Dobrze, to myślę, że możemy już zaczynać. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze. Cieszę się, że tu jesteście. Ja mam na imię Madzia, jestem z Face the Sex i będę moderować dzisiejszy wykład o stereotypach płci i ich konsekwencjach dla relacji między płciami, który poprowadzi Joanna Dys Pietrowska, przepraszam. Na początku chciałabym bardzo podziękować Pani Joannie, że zgodziła się poprowadzić dla nas dzisiejszy wykład i jest tu dzisiaj z nami. Jest nam niezmiernie miło. I również chciałabym Wam jeszcze krótko przedstawić naszą dzisiejszą panelistkę. Więc Joanna Dyc-Pietrowska to doktorka nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki terapeutycznej WSP w Zielonej Górze oraz podyplomowych studiów wychowania seksualnego UW, adiunktka w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, certyfikowana trenerka edukatorów seksualnych, doradczyni rodzinna, a także edukatorka w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV i AIDS oraz zarządzania wolontariatem. I jeśli chciałaby Pani coś dodać, to proszę. Dzień dobry Wam wszystkim, Państwu. No chyba nie mam nic więcej do dodania, no bo tutaj jeszcze tylko, może tylko jeszcze kwestia tego, że na co dzień pracuję na uczelni, w Kolegium Medicum na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami i zajmuję się pracą dydaktyczną i badawczą. I bardzo chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie do tej niesamowitej i bardzo ciekawej inicjatywy, bo rzeczywiście patrząc na kwestie edukacji seksualnej w naszym kraju, każda oddolna, odgórna, z którejkolwiek strony inicjatywa jest potrzebna i bardzo się cieszę, że po pierwsze macie Państwo takie super pomysły, po drugie, że jednak poszukujecie wiedzy, informacji i jak gdyby to jest też fajne, że jesteście doceniani za swoje starania i za to, że głośno mówicie o swoich potrzebach i też dziękuję tym, którzy Was wspierają finansowo i umożliwiają Wam tego typu działania. Absolutnie chylę czoła i przed Waszymi pomysłami, inicjatywą i przed tymi też, którzy Was wspierają też finansowo. No i też bardzo dziękuję wszystkim zainteresowanym, którzy chcą poświęcić ten niedzielny wieczór na posłuchanie czegoś na temat stereotypów płci i tego, co gdzieś tam wybrzmiewa w kontekście mówienia o kobiecości, męskości, o chłopcach i dziewczętach, o relacjach między tymi płciami. Więc to ja mam na dzisiaj i serdecznie zapraszam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, też będę tutaj w trakcie wystąpienia próbowała Was trochę za języki pociągnąć i podyskutować trochę na temat dotycząc naszego spotkania, więc jak najbardziej jest do tego i przestrzeń, i czas, bo czas mamy nieograniczony, ale będę starała się też nie przeciągać, bo wiem, że niedziela wieczór, to też niektórzy mają jeszcze różne inne plany, więc chyba zaczniemy. Tak, i ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w trakcie wykładu będę dbać o Wasz komfort, o komfort uczestników i w razie jakichkolwiek pytań albo problemów proszę pisać na czacie, i w trakcie albo na końcu wykładu nasza panelistka odpowie na Wasze pytania. Jeśli będziecie wysyłać wiadomości na czacie, to bardzo Was proszę o wybranie opcji do wszystkich, żeby każdy mógł zobaczyć Wasze pytanie, bo macie do wyboru albo do panelistów, albo do panelistów i uczestników. I myślę, że wszystkim nam będzie wygodniej, żeby jak każdy będzie widział. A jeżeli będziecie chcieli zadać pytanie w tradycyjny sposób, to kliknijcie tę żółtą łapkę, żeby podnieść rękę, to wtedy udzielę Wam głosu. Wykład będzie nagrywany, więc jeśli ktokolwiek chciałby podać go dalej albo obejrzeć jeszcze raz, będzie to możliwe. Zostanie jeszcze wrzucony link na naszym wydarzeniu na Facebooku do tego filmu, kiedy będzie już on dostępny na YouTubie, więc jeśli będziecie chcieli go jeszcze raz obejrzeć, to bez problemu. A teraz przekazuję głos Pani Joannie i mam nadzieję, że będzie się wszystkim podobało, dowiecie się czegoś nowego i miłego słuchania. Bardzo dziękuję. No to co? No to zaczniemy. Na początku chciałabym powiedzieć, co będzie tematem naszego spotkania, tak w kwestii dotyczącej wprowadzenia. W odniesieniu do naszego dzisiejszego spotkania chciałabym krótko powiedzieć w ogóle, czym jest postawa i jak ona przekłada się na kwestie dotyczące stereotypów. Też poruszymy
definicję stereotypu tego, po co on w ogóle jest i dlaczego ludzie stereotypowe jakieś konteksty podejmują w swoim życiu, czym jest też uprzedzenie, ponieważ postawa stereotypu uprzedzenia, jak za chwilę będę mówić, są ze sobą ściśle związane, a co za tym idzie też przy okazji dyskryminacja. Trochę powiemy sobie też na temat roli, ról, które przypisywane są płci, o tym też procesie związanym z socjalizowaniem do roli płci, czym ona jest i na czym polega. Podyskutujemy sobie, mam nadzieję, wspólnie na temat stereotypów dotyczących kobiet, dziewcząt, stereotypów dotyczących mężczyzn, chłopców. No i myślę sobie, że nie sposób nie poruszyć kwestii dotyczących stereotypów, które funkcjonują w szkole, w środowisku rówieśniczym, które najczęściej jednak w tej szkole gdzieś tam się dzieje. No i też na koniec no, to, co jest jak gdyby drugim elementem naszego tematu spotkania, czyli tego, jak te stereotypy mogą wpływać na funkcjonowanie ludzi i budowanie relacji między nimi. Nie wiem, czy mi się tu przewija. Mówiąc o stereotypach, warto pamiętać o tym, że stereotypy dotyczące płci nie są jedynymi stereotypami, które funkcjonują w społeczeństwie. Jak tutaj macie na takiej no trochę żartobliwie przedstawionej mapie, wiele z nas myśli gdzieś stereotypowo i to jest też całkowicie normalne o pewnych kwestiach. Między innymi tutaj macie taki gąszcz stereotypów dotyczący tego, jak często ludzie z różnych krajów, różne narodowości przez pryzmat jakichś postaw, opinii, różnego rodzaju informacji, które do nas docierają, są postrzegani, więc jak gdyby też wiadomo, że co kraj to obyczaj. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wielokrotnie myśląc o jakiejś narodowości używamy pewnego stereotypowego myślenia, a poza tym myśląc o różnych innych kwestiach też niejednokrotnie gdzieś te stereotypy nam towarzyszą. A dlaczego tak się dzieje i po co one są, to za chwilę opowiem. Natomiast powinniśmy na początku, zanim zaczniemy mówić o stereotypie, wyjść z takiej definicji tego, co, za czym potem ten stereotyp podąża, czyli z tego, czym jest postawa, czyli jak gdyby to, w jaki sposób my wobec innych ludzi, do innych ludzi podchodzimy, czyli nasz stosunek do innych osób, co sobą reprezentujemy w kontekście funkcjonowania wśród ludzi, jak postrzegamy innych ludzi, to jak się do nich odnosimy, nazywamy właśnie postawą i bardzo często przyjmuje się też w literaturze i też w badaniach, czy też naukach, które zajmują się kwestiami dotyczącymi postaw ludzi wobec różnych rzeczy. Mówi się o takich trzech składowych tejże postawy, ponieważ z jednej strony na naszą postawę składają się różnego rodzaju przekonania, myśli, to, co gdzieś tam w głowie mamy, czyli to jest ten element poznawczy. Bardzo często za tymi myślami, pewnymi przekonaniami, które na tą postawę się składają, też idą nasze emocje, czyli tak zwany element afektywny, czyli to, co my czujemy, myśląc o pewnych osobach, w odniesieniu też do tego, jak ich traktujemy, jak oni nas traktują. No i oczywiście w kontekście też postawy mamy też to, co idzie za naszymi myślami, przekonaniami, ale też emocjami, które gdzieś tam u siebie zauważamy w kontekście jakichś relacji z innymi ludźmi. No idą za tym często pewne zachowania, więc tutaj też mówimy o tak zwanym elemencie behawioralnym związanym z tym, że nie tylko o czymś i o kimś w jakiś sposób myślimy, coś na jego temat nam się albo wydaje, albo jesteśmy przekonani, że to jest absolutna prawda, ale też za tym idą pewne stany nasze emocjonalne i niejednokrotnie w wyniku naszych przekonań, myśli, tego, jakie emocje czujemy, podejmujemy wobec różnych osób różne zachowania i na nasze postawy właśnie ta kontekst tych myśli, emocji, zachowań przekładają się odpowiednie już później konteksty i konstrukty, więc no to, co myślimy najczęściej dotyczy pewnych stereotypów, o których będziemy sobie na dzisiejszych spotkaniach mówić, natomiast też jednym z elementów postawy związanych właśnie z tym kontekstem emocjonalnym, no to jak gdyby efektem tego, co czujemy niejednokrotnie są nasze pewne uprzedzenia, a co za tym idzie nasze zachowania, jeżeli mamy takie, a nie inne postawy wobec pewnych osób, mogą gdzieś skutkować też pewnymi zachowaniami dyskryminującymi, dyskryminacyjnymi.
I najpierw chciałabym przejść do tego kontekstu właśnie związanego z tym, co my myślimy o kimś, o pewnych grupach, o pewnych społecznościach, o pewnych ludziach, czyli o stereotypie. Stereotyp tak naprawdę z języka greckiego można by było tutaj się posłużyć, no co tak naprawdę znaczy to słowo, to ono składa się z dwóch takich składowych. Z jednej strony jest to pewien stereos, czyli sztywny i zastygły, z drugiej strony typos, czyli obraz, forma albo jakiś wzór, wzorzec. Więc o stereotypie można powiedzieć tak pokrótce i go definiując, że jest to pewien funkcjonujący w świadomości uproszczony, skrótowy, przepraszam, i zabarwiony w jakiś sposób wartościująco pewien obraz rzeczywistości, który odnosi się do różnych kwestii, albo odnosi się on do różnych grup osób, albo czyli do pewnych społeczności, albo odnosi się on już do konkretnych osób, które albo należą do tych społeczności, albo niekoniecznie. Też te nasze uproszczone, skrótowe obrazy rzeczywistości mogą też dotyczyć pewnych sytuacji i pewnych relacji też dotyczących naszego funkcjonowania z innymi ludźmi, ale też mogą być to pewne przekonania i jakieś obrazy tejże rzeczywistości dotyczące pewnych instytucji. I też warto pamiętać o tym, że niejednokrotnie stereotypy mają wpływ na to, że pewne identyczne cechy przypisujemy jak gdyby z automatu pewnym członkom grupy, czyli jak gdyby uważając, że pewne osoby w pewnej grupie traktujemy stereotypowo, to znaczy, że my uważamy, że oni wszyscy tacy są, bez wyjątku. Albo że jeżeli mówimy o pewnych sytuacjach, to że zawsze ta sytuacja jest taka, a nie inna. I jak gdyby tutaj też nie dajemy pola do różnych innych możliwości, ponieważ no, chodzi tu głównie o to, że mamy pewien jakiś obraz pewnej rzeczywistości, pewnych osób i zgodnie z tym obrazem generalizujemy, czyli przyjmujemy to albo za pewnik, albo uogólniamy pewne sprawy. I tak naprawdę stereotypy mają swoje cechy i też no, za chwilę powiem, po co one są i dlaczego my często funkcjonujemy w świecie stereotypów, bo to nie jest tylko tak, że stereotypy są złe i szkodliwe, ale też po coś one są i z jakiegoś powodu ludziom łatwiej jest funkcjonować przy pomocy stereotypowego myślenia. Natomiast no, najczęściej mówiąc o stereotypach, one mają pewne swoje cechy, na które między innymi składają się ta kwestia, o której mówiliśmy wcześniej, czyli trwałość i sztywność, czyli chodzi o to, że bardzo często stereotyp, jakim się posługujemy albo jakim się inni posługują i my gdzieś o tym słyszymy albo gdzieś to wokół nas wybrzmiewa, jest trudny do zmiany. Trudno się nad nim pracuje, trudno się zmienia takie przekonanie czy też obraz rzeczywistości kogoś o czymś, kogoś o kimś. Jest on sztywny, czyli tutaj nie ma możliwości jak gdyby pójścia w jedną czy w drugą stronę i konfrontowania tego, czy rzeczywiście tak jest, a nie inaczej, bo się jak gdyby z góry zakłada, że na pewno tak jest i na pewno to dotyczy wszystkich osób, więc to jest z jednej strony słowo na pewno, z drugiej strony słowo wszyscy albo każdy. Inną cechą stereotypu jest to, że najczęściej jest on jednak niezgodny z rzeczywistością. Trochę to tak wygląda, że w wyniku naszych doświadczeń my, żeby nie postrzegać wszystkich ludzi po kolei inaczej, zaczynamy sobie w jakiś uproszczony sposób pewne rzeczy, no pewne rzeczy do nas docierają i żeby nam łatwiej było tą rzeczywistość w cudzysłowie ogarnąć, zaczynamy myśleć w uproszczony sposób. Jest to łatwiejsze do naszego funkcjonowania, ponieważ jeżeli po raz kolejny w naszym doświadczeniu spotykamy podobne zachowania, podobnie funkcjonujące osoby, no to zaczynamy nabierać przekonania, że kolejna osoba z tej grupy, czy przedstawiciel jakiegoś środowiska, czy jakakolwiek inna sytuacja, z jaką się spotykamy, a jest podobna w podobnym kontekście do tego, co było wcześniej, zaczynamy myśleć, że chyba kolejna i następna będzie taka sama, a już się potem często nie zastanawiamy nad tym, czy to jest kwestia jakiegoś wyjątku od reguły, który gdzieś się pojawił w naszym doświadczeniu, czy jednak znowu wrzucamy wszystko do przysłowiowego jednego worka. Z tego względu kolejną cechą tego stereotypu jest to, że jest on uogólniony, czyli właśnie tu mówimy o tym, że wszyscy, że każdy, nie dajemy jakiegoś manewru naszego myślowego na to, że mogłoby być inaczej. Bardzo często też wynika to z tego, że w pewnej kulturze, kiedy wyrastamy, czyli w tym, co się dookoła nas dzieje,
pewien przekaz dotyczący funkcjonowania różnych osób, różnych grup, pewnych zachowań jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, tak trochę można by było powiedzieć. Więc z jednej strony jest on dziedziczony kulturowo, z drugiej strony jest dziedziczony też w kontekście funkcjonowania nas w różnych relacjach i w różnych środowiskach. Bardzo często, jeżeli znowu tak mówiłam wcześniej, mamy jakieś doświadczenie, które jest podobne do tego poprzedniego, zaczyna nam się ten stereotyp uruchamiać z tak zwanego automatu, czyli jeżeli coś się dzieje podobnie, no to my już jak gdyby nie zastanawiamy się i przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ponieważ no, mamy pewną automatyzację też tego myślenia o pewnych kwestiach, bo już gdzieś wcześniej to się zadziało i mamy takie doświadczenia. Z drugiej strony stereotyp jest nieweryfikowalny doświadczalnie, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich przedstawicieli jakiejś grupy, nie jesteśmy w stanie funkcjonować we wszystkich relacjach z innymi ludźmi, więc znowu łatwiej jest nam przyjmować, że wszyscy inni, których byśmy ewentualnie spotkali, którzy gdzieś by się na naszej drodze pojawili, na pewno będą tacy sami jak ci poprzedni, z którymi mamy jakieś doświadczenia, a jeżeli już są jakieś wyjątki w naszym doświadczeniu, że spotykamy kogoś innego z danej grupy czy z danego środowiska i nagle jesteśmy zdziwieni, że jakoś jest inaczej niż do tej pory, to najczęściej jednak myślimy, że to jest chyba ten wyjątek, który stanowi regułę, i że on tylko tą regułę potwierdza, ale jak gdyby no mówimy, że to jest tylko pewna jakaś sytuacja dziwna i niespotykana, ale na pewno jest to tylko jednorazowy jakiś akt. No i niejednokrotnie też w kontekście stereotypu bardzo często no, posługujemy się nimi dlatego, że uważamy, że to jest prawda. I albo to wynika właśnie z tego przekazu kulturowego i gdzieś słyszymy dookoła, że tacy ludzie tacy są, tak postępują, tak funkcjonują i przyjmujemy to jako prawdziwe, bo im więcej słyszymy na ten temat podobnych rzeczy, tym częściej jesteśmy niektórzy w stanie, w każdym bądź razie są częściej przyznać temu rację. To trochę jest jak z kłamstwem, które jest przez wielokrotnie powtarzane, więc w pewnym momencie takie kłamstwo dla niektórych osób zaczyna być prawdą. I trochę też to tak jest związane właśnie z tym, że im częściej mamy do czynienia z pewnymi stereotypowymi zachowaniami, postawami, z jakimś obrazem pewnych osób czy społeczności, tym częściej uważamy, że jednak tak to jednak jest i uważamy, że to jest prawda. No i też dodatkową cechą stereotypu jest to, że jest on oporny na niezgodne z nim informacje, więc jeżeli uważamy, że to jest absolutna prawda, to nawet jeżeli niektórzy nas przekonują, że nie do końca tak jest i że warto jednak ten nasz horyzont myślowy trochę poszerzyć, to niejednokrotnie czasami się sami na to buntujemy, bo jest nam łatwiej w uproszczony sposób postępować albo myśleć i nie do końca czasami, no im bardziej jest utrwalony ten stereotyp, tym trudniej nam jest przyjąć informację od kogoś innego, że nie do końca jest on prawdziwy i niekoniecznie ma coś on wspólnego z rzeczywistością. Tak jak mówiłam wcześniej, no z jakiegoś powodu ludzie funkcjonują w świecie stereotypów i sami tworzą te stereotypy albo przyjmują je właśnie jako prawdziwe. No i tu macie też wymienionych kilka tych powodów, dla których jednak świat stereotypów funkcjonuje. Niejednokrotnie ma się on całkiem dobrze, nad czym często ubolewamy, szczególnie gdy będziemy mówić o kwestiach dotyczących kobiecości, męskości, bycia chłopakiem, dziewczyną. Więc jakie to są funkcje tychże stereotypów? Po pierwsze, tak mówiłam, no jest nam łatwiej funkcjonować, jeżeli jesteśmy przekonani co do pewnych racji i jeszcze kiedy one się najczęściej w naszym doświadczeniu powtarzają, ponieważ no, nie wymaga to później kolejna, jakakolwiek inna sytuacja, nie wymaga od nas dalszego zastanawiania się, czy rzeczywiście tak jest, tylko my od razu skrótowo przyjmujemy, że mamy pewien wzorzec myślenia, to trochę można by było tak powiedzieć, że mamy takie klapki jak koń na oczach, że na boki nie widzimy, widzimy tylko to, co jest z przodu i dla niektórych osób jest to łatwiejsze w funkcjonowaniu, bo nie trzeba się nad wieloma rzeczami zastanawiać. Z drugiej strony mamy pewne zachowania na pewną okoliczność, tak? Czyli jeżeli coś się dzieje i jak gdyby to nasze doświadczenie i sytuacja, którą przeżywamy, związana jest z czymś, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia, czy o czymś już w taki sposób, a nie inny myślimy,
to też podobne zachowania w kontekście tej sytuacji podejmujemy. Jest nam łatwiej, jest nam szybciej. Czasami się wielokrotnie nad pewnymi rzeczami nie zastanawiamy. Z drugiej strony dla wielu osób też jest to kwestia porządkowania wiedzy o świecie albo zdobywania tej wiedzy na temat świata. Nie jesteśmy w stanie mieć wszystkich doświadczeń wszystkich ludzi, więc czasami jest tak, że jeżeli mamy jeszcze mało doświadczeń w pewnych kwestiach, to słuchamy tych, którzy już coś na ten temat wiedzą, ewentualnie coś przeżyli i w taki sposób też sobie próbujemy trochę ten świat uporządkować, żeby nam się też łatwiej w nim funkcjonowało. Kolejna funkcja, która jest tak naprawdę też mieczem obosiecznym, to jest to, że często stereotypy oszczędzają nam tego wysiłku poznawczego, no bo po co próbować sprawdzić, czy to prawda, po co gdzieś dodatkowy wysiłek podejmować, żeby ewentualnie zweryfikować swoją postawę albo swoją opinię i zdanie na pewien temat, skoro już mamy jakieś przekonania i jest nam w tym dobrze, czujemy się w tym swobodnie i niejednokrotnie, no, jak gdyby zwalniamy się sami często, albo niektóre osoby ewentualnie zwalniają się same z takiego obowiązku jednak poznawania tej rzeczywistości na własny użytek, doświadczania tego też w inny sposób niż gdzieś z góry ktoś nam mówi, że na pewno tak to jest i uważa, że to jest prawda absolutna. No i też w kwestii stereotypów to warto pamiętać o tym, że szczególnie w pewnych społecznościach, pewnych grupach społecznych stereotyp pełni taką funkcję wzmacniania tejże tożsamości, czyli należy do tej grupy, dlatego że ona tak sądzi, dlatego że tak uważa. Ja mam podobną opinię i podobne zachowania przy okazji też tej opinii mojej towarzyszą, dlatego też ja mam silne poczucie bezpieczeństwa w tej grupie, bo tak samo myślimy, tak samo postępujemy, mamy podobne cele i niejednokrotnie właśnie to też umożliwia pewnym jednostkom funkcjonować w danej grupie, bo nie dość, że właśnie mamy tutaj pewne poczucie bezpieczeństwa, bo jesteśmy swoi, jak to niektórzy mówią, bo tak samo myślimy, czujemy i się zachowujemy, to z drugiej strony no, wiemy, że to jest ta grupa odniesienia, z którą się dobrze czujemy. Kolejnym aspektem postawy jest to, co jak gdyby bardzo często idzie za tym, co my myślimy, czyli kwestia tego, co te myśli w nas wywołują, czyli jakie stany emocjonalne towarzyszą pewnym przekonaniom i pewnym jak gdyby naszym opiniom na dany temat, czyli kwestia związana z odczuwaniem pewnych rzeczy w związku z pewnymi myślami, czyli uprzedzenie. Najczęściej też w literaturze mówi się o tym, że uprzedzenie jest pewnym wrogim albo negatywnym nastawieniem, czyli jak gdyby tym stanem emocjonalnym, czyli jakieś pewne nasze opinie, pewne postawy albo zachowania innych osób wywołują w nas też pewne stany emocjonalne. Coś czujemy w wyniku jakiejś sytuacji, w wyniku przeżywania czegoś, w wyniku spotykania się z innymi osobami i niejednokrotnie, jeżeli te nasze nastawienia zaczynają ten negatywny przyjmować obraz, czyli stają się wrogie wobec kogoś, wobec pewnych zachowań, wobec pewnych kwestii, albo też no, wywołują w nas różnego rodzaju negatywne i nieprzyjemne emocje, wtedy niejednokrotnie budzą się w nas pewne uprzedzenia i one często właśnie dotyczą grupy, która jest trochę inna niż ta, którą my reprezentujemy albo do której my przynależymy. I bardzo często właśnie te uprzedzenia karmią się, jak tu macie napisane, negatywnymi stereotypami, które dotyczą albo indywidualnej jednostki, albo całych grup społecznych, ponieważ jeżeli pewien stereotyp funkcjonuje w danej grupie i my się z nim spotykamy na co dzień i jeszcze ewentualnie sami go powielamy i uważamy, że to prawda, no to w tym momencie my też emocjonalnie zaczynamy bronić pewnych naszych opinii, i jest nam też trudno słuchać z zewnątrz różnego rodzaju komunikatów i informacji, że to, co my w obrębie naszego nastawienia czujemy, nie jest fajne i może nam gdzieś powodować jakieś negatywne skutki. Skąd się biorą uprzedzenia? Podobnie jak stereotypy, biorą się z kilku kwestii. Tak naprawdę stereotypy napędzają te nasze uprzedzenia, bo to, co my
myślimy, to o czym myślimy i w jaki sposób o czymś czy o kimś myślimy wpływa na to, co czujemy. Więc jak gdyby no, z jednej strony uprzedzamy się, czy bywamy uprzedzeni albo jesteśmy uprzedzeni, dlatego że się boimy czegoś, czego nie znamy. Bardzo często jest to właśnie taka dla niektórych osób też automatyczna reakcja na lęk przed nieznanym. Wolę się do czegoś uprzedzić, wolę być negatywnie do czegoś nastawiony, ponieważ nie jest to moje, ponieważ jest to inne niż ja tak mam, albo inni coś na ten temat mówią, co nie jest zgodne z tym, co ja myślę, albo nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, więc na wszelki wypadek, no, w wyniku tego, że odczuwamy strach, to strach nie jest przyjemną emocją, to zaczynamy czasami być do pewnych rzeczy i osób uprzedzeni, dlatego że jeżeli ktoś w nas budzi te emocje trudne i nieprzyjemne, no to my w tym momencie też reagujemy jakimiś innymi stanami, które albo pogłębiają ten strach i lęk przed pewnymi osobami, zdarzeniami czy sytuacjami, albo no, z automatu bronimy się i tak naprawdę w obliczu odczuwania strachu to możemy mieć dwie reakcje. Z jednej strony albo ucieczka i bierzemy nogi za pas i nie chcemy w tym uczestniczyć, bo tego nie znamy, bo się tego boimy i nie wiemy, czym to grozi, poznanie tego, co jest nowe i nieznane. Albo z drugiej strony możemy atakować, czyli jak gdyby no, tutaj już jest kwestia zachowań, o czym powiemy, czyli dyskryminacji, dlatego że no, niektórzy czują się, że jak gdyby no, pewne sytuacje w ich życiu wchodzą na tak zwany ich teren prywatny i muszą tego terenu prywatnego bronić. I nie chcą dopuścić do tego, żeby może spróbować jakoś zobaczyć, czy jednak pewne opinie, pewne konteksty, pewne zdarzenia są naprawdę takie okropne i takie straszne. I co za tym idzie? No często ten strach przed obcym i nieznanym wynika z tego, że nie mamy wiedzy na dany temat. Im mniej wiemy, im mniej doświadczyliśmy pewnych rzeczy, im mamy mniejszą możliwość poznania i uczestniczenia w pewnych rzeczach, tym częściej jednak jak gdyby w miejscu tego braku wiedzy na dany temat pojawiają się właśnie te emocje związane z lękiem i ze strachem albo różne inne negatywne nastawienia. Uprzedzenia często biorą się z tego, w jakich systemach rodzinnych, w jakich sytuacjach międzyludzkich jesteśmy i funkcjonujemy, czyli z tak zwanej socjalizacji, o której później też trochę więcej powiem, czyli z takiego procesu, który trwa przez całe nasze życie, który związany jest z tym, co inni sobą reprezentują, co my jako dzieci obserwujemy, czego się od innych uczymy, co słyszymy od innych ważnych dla nas ludzi i jak później też te osoby mają na nas wpływ, na nasze zachowanie, też na nasze opinie i na naszą wiedzę i też dodatkowo na nasze emocje. Więc jak gdyby socjalizacja to jest ten moment, kiedy jak człowiek się rodzi, to zaczyna się jak gdyby takie trochę w cudzysłowie ulepianie tej małej glinki, w takich, a nie innych celach, żeby później przybrała ona taki, a nie inny kształt. No i o tej socjalizacji za chwilę więcej opowiem. No i też uprzedzenia biorą się często z takiej dychotomizacji, czyli jak gdyby no, chodzi tutaj o to, że bardzo często my dzielimy ludzi na tych, którzy są po naszej stronie, czyli to są nasi, czyli to jesteśmy my, czyli tak zwani sami swoi, no i na świat tych pozostałych, czyli tych ich, to często mówimy my, a oni. No i tutaj też często uprzedzenia związane są właśnie z tym, że my często uważamy, że my i nasi albo grupa, do której należymy, to jesteśmy ci lepsi i fajniejsi, natomiast wszyscy, którzy do naszej grupy nie należą, którzy czują, myślą i robią inaczej niż my, to są ci po drugiej stronie barykady, z którymi najczęściej albo się walczy, albo się nie rozmawia, albo coś właśnie na ich temat sądzi i z tego powodu te stereotypy się biorą. Albo wywołują w nas te stany różne, emocjonalne, które nie są fajne i miłe i dlatego jesteśmy wobec nich uprzedzeni. No i też dlatego często jest tak, że my mamy tą swoją grupę, w której czujemy się pewnie, bezpiecznie, która nas akceptuje i dlatego uważamy, że mamy swoich, tak? I jak gdyby no, bardzo często, no, będąc, przynależąc do pewnej grupy, będąc członkiem danej społeczności, niejednokrotnie uważamy, że my jesteśmy lepsi od tych pozostałych, czyli od tych
obcych i z tego względu uprzedzamy się do tych obcych, dlatego że uważamy, że my jesteśmy na tej lepszej pozycji, na pewno mamy więcej do zaoferowania i powiedzenia niż pozostała grupa, która nie, jak gdyby nie należy do naszej tak zwanej paczki i dlatego często te uprzedzenia wobec pozostałych osób podejmujemy, albo nam się gdzieś one w głowie zaczynają rodzić. I też warto pamiętać o tym, że uprzedzenia mogą, ale nie muszą być powiązane z dyskryminacją. Czyli tutaj głównie chodzi o to, że zdarzają się sytuacje, kiedy są ludzie, którzy nie mają uprzedzeń i nie mają tych negatywnych postaw i emocji wobec innych osób, ale z jakiegoś względu podejmują zachowania dyskryminujące pozostałe osoby. Bardzo często jest to związane z ich niewiedzą, że robią coś, co komuś sprawia ból albo krzywdę, albo te osoby, przepraszam, czują się pokrzywdzone w relacji, w spotkaniu z nami, ale czasami też jest odwrotna sytuacja, że osoby, które dyskryminują i podejmują dyskryminacyjne zachowania, niekoniecznie mogą, ale wcale nie muszą być uprzedzone wobec pewnych osób. I takim przykładem może być sytuacja, że jeżeli nawet sami negatywnie na dany temat czegoś nie czujemy albo jak gdyby no nie mamy pewnych stereotypów, nawet należąc do pewnej grupy, to i tak podobnie działamy jak ta grupa, więc żeby nie być wykluczonym, czasami podejmujemy pewne działania, pomimo tego, że sami nie sądzimy, że te działania wynikają z takich, a nie innych postaw, tylko bardziej idziemy za tym, co ta grupa robi. No i ostatnim aspektem postawy, czyli oprócz stereotypu związanego z myśleniem o pewnych rzeczach, emocjami, które wywołują w nas negatywne emocje i jak gdyby z nich się biorą uprzedzenia, no to przechodzimy od słów do czynów i od myśli do czynów i emocji do czynów, czyli pewne zachowania, które w wyniku pewnych stereotypów, czyli tego, co my myślimy na dany temat i pewnych emocji negatywnie się w nas pojawiających, czyli związanych właśnie z uprzedzaniem się do kogoś czy czegoś, podejmujemy też pewne zachowania, które nazywamy właśnie dyskryminacją. I z racji tego, że stereotypy w kontekście negatywnym są postrzegane, a emocje negatywne im towarzyszą, to do tego mamy pewne negatywne, bardzo często nieusprawiedliwione, a najczęściej bardzo krzywdzące pewne sytuacje, zachowania czy też działania, które skierowane są wobec pewnych osób jako jednostek albo wobec pewnych całych grup, które my zaczynamy tak, a nie inaczej traktować i które bardzo często nam się wydaje, że nasze postępowanie, zachowanie jest usprawiedliwione, a niejednokrotnie wynika ono przede wszystkim z tego, że kierujemy się właśnie i uprzedzeniami, i stereotypami, dlatego podejmujemy takie, a nie inne działania, które wpływają na to, że dana jednostka, dana grupa może właśnie czuć się w tym kontekście dyskryminowana. To działanie bardzo często związane jest albo z jakimś nieprzychylnym traktowaniem, albo z traktowaniem kogoś w sposób agresywny, albo nieprzyjemnym jakimś odzywaniem się do kogoś, bo to nie tylko musi być zachowanie związane z tym, co my robimy, ale też z tym, co my mówimy. I bardzo często jest to związane właśnie z tym, że uważając, że pewna cecha u kogoś jest przez nas stereotypowo gdzieś tam wymyślona, tak? I jakoś stereotypowo mamy z tyłu głowy przekonanie, że na pewno jest to prawdziwe, to co my sądzimy i nie lubimy tego, co o tej osobie czy o danej grupie sądzimy, no to w tym momencie bardzo często ze względu na jakąś cechę zaczynamy podejmować te zachowania dyskryminacyjne i tak naprawdę dyskryminacją można nazwać każde zachowanie, które związane jest z jakąś sytuacją nieprzychylnego traktowania i bycia niemiłym w stosunku do kogoś ze względu na jakąś cechę, którą dana osoba, jednostka albo i cała grupa, narodowość posiada. Tu macie wymienione niektóre z nich. Każda z tych kwestii ma swoją nazwę, które za chwilę przybliżę. I też chciałabym, żebyście zapamiętali to, że czym innym jest uprzedzenie, czym innym jest dyskryminacja, ponieważ tutaj z jednej strony czasami jest tak, że możemy być do pewnych osób i rzeczy uprzedzeni z jakiegoś względu, bo mamy takie, a nie inne doświadczenia,
ciągu życia, ale to, że o kimś coś myślimy albo coś wobec kogoś czujemy, nie znaczy, że musimy od razu wobec niego podejmować takie, a nie inne zachowania i działania. I czasami jest tak, że możemy być uprzedzeni, ale niekoniecznie nasze działanie będzie działaniem dyskryminującym. Ewentualnie warto gdzieś się zastanowić, z czego wynikają te moje myśli, emocje, które wywołują u mnie jakieś poruszenie albo taki stan nieprzyjemny. No i warto zastanowić się, z czego to się bierze i sprawdzić, co się do tego przyczyniło i najlepiej pomyśleć też o tym, jak mógłbym to zmienić, bo nikt nie chciałby być po tej drugiej stronie, czyli być osobą dyskryminowaną, wobec której stosowane są uprzedzenia i wobec której są kierowane różnego rodzaju stereotypy. Natomiast dyskryminację nazywamy już pewne działanie, czyli bardzo często te stereotypy i uprzedzenia, którymi ludzie się kierują, związane są też z pewnymi zachowaniami i działaniami, które osoby negatywnie o kimś myślące, negatywne mające uczucia wobec kogoś prezentują wobec innych osób. I jeżeli mówimy o tych zachowaniach dyskryminacyjnych, które wynikają z uprzedzeń, stereotypów, mamy taki podział głównie na tak zwaną dyskryminację bezpośrednią i dyskryminację pośrednią. Czym jest ta dyskryminacja bezpośrednia? Tu macie podany taki przykład, że w jawny sposób pewne grupy są uprzywilejowane i taki, a nie inny sposób traktowane korzystniej niż pozostałe grupy i to bardzo często wybrzmiewa właśnie w kontekście zachowań dyskryminacyjnych, czyli dana osoba czy dana jakaś grupa społeczna jest mniej korzystnie traktowana niż inna w takiej samej sytuacji. Tutaj macie akurat przykład dyskryminacji bezpośredniej, jeżeli chodzi o ogłoszenie dotyczące pracy. Takich przykładów moglibyśmy pewnie bardzo dużo sypać z rękawa, bo na przykład, nie wiem, przykładem dyskryminacji bezpośredniej jest niepomyślenie o tym, żeby w budynku danym były wybudowane odpowiednie podjazdy dla osób, które poruszają się na wózku i ktoś specjalnie z premedytacją uważa, że takim osobom to się nie należy i w taki sposób też te osoby mogą czuć się dyskryminowane, bo nie mają równego dostępu do pewnych usług i pewnych świadczeń. Albo na przykład to, że do pewnych instytucji albo do pewnych miejsc mogą wchodzić tylko pewne osoby, a wszystkim innym się tego zabrania. I takim przykładem ostatnio też nośnym, też medialnie jest tak zwana strefa wolna od LGBT. To jest jawny przykład dyskryminacji bezpośredniej, gdzie pewne naklejki się pojawiają w pewnych miejscach, gdzie osoby należące do danej społeczności, danej grupy nie mają wstępu i jest to w jawny sposób bezpośrednio wyłożone, przyklejone gdzieś, oznakowane w jakimś miejscu i absolutnie naganne. Więc tutaj mamy ten kontekst właśnie dyskryminacji bezpośredniej. Natomiast też w życiu możemy spotkać się z pewnymi działaniami, zachowaniami, które są pośrednie i bardzo często one są tak trochę w taki sposób zawalowane, trochę są ukryte, trochę z takim przymrużeniem oka są traktowane albo po prostu są nieuświadomione przez osoby, które stosują tego typu zachowania. Czyli tu mówimy o takich pewnych jakichś warunkach, kryteriach i praktykach, które mogą być niekorzystne dla pewnej grupy osób, które gdzieś mają pewne cechy i jak gdyby no, osoby, które stosują tą dyskryminację pośrednio, nawet się nie zastanawiają, czy gdzieś pewne ich działanie nie będzie miało tego negatywnego odbioru. I taka praktyka na przykład niejednokrotnie może być związana choćby z tym, kiedy mamy do czynienia z różnymi takimi kontekstami kulturowymi. Na przykład mamy osoby z innych krajów, ale jakieś oferty dla pewnych osób są tylko dla pewnych narodowości brane pod uwagę albo tylko przyzwala się im właśnie na pewne działania. I między innymi tutaj też macie taki przykład podany, gdzie ktoś jest no przy werbunku do pracy na dane stanowisko, są pewne testy kwalifikacyjne robione i bardzo często nie za bardzo myśli się o tym, że może ktoś ma znakomite kompetencje, ale niedobrze do końca opanował nasz język ojczysty
i w tym momencie no, taka osoba z automatu może gorzej wypaść na takim teście, ponieważ może czuć się wykluczona pod kątem językowym, bo takiego testu może nie zdać, albo ma różne inne cechy, które gdzieś tam nie są w stanie pozwolić mu na to, ażeby w podobny sposób jak pozostali, ta osoba mogła być równoznacznie i równo traktowana. Ja jeszcze na chwilę przerwę, bo pojawiło się pytanie, co oznacza tutaj obciążana cecha? Chodziło o tak, o poprzedni slajd tutaj, że jest pewnej obciążonej cechy. Czy to jest tu? A obciążony powinno być w cudzysłowie, w sensie, że ta cecha występują te osoby, czyli jak gdyby no, posiadanie pewnej obciążonej cechy, chodzi tu o to, że jakby to wyrazić. Chodzi o to, że pewna cecha występuje u danej społeczności, u pewnej grupy, to powinno być w cudzysłowie, tak? Czy jak gdyby ta cecha naznacza w jakiś sposób w cudzysłowie daną osobę, tak? Czy to jest albo pochodzenie właśnie rasowe, etniczne, albo religia, albo też kwestia tej niepełnosprawności, o której mówiłam, wiek, orientacja, płeć, czy jak gdyby to jest pewna cecha, która z automatu staje się obciążeniem, o może tak, dla tej osoby, która tą cechę posiada i jak gdyby no to, że ta osoba nie może ponad tą cechę wyjść, no bo jest ona od niej często niezależna, no nie może podejmować podobnych działań jak wszystkie inne osoby, które tej cechy nie mają, więc jak gdyby tu bardziej o to chodziło. Czy teraz jest jasne? No powinno być w cudzysłowie i... Myślę, że dobrze pani wyjaśniła. O, jest okay. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jak coś jest niejasne, to dziękuję, dawajcie znać. No to przechodzimy do różnego rodzaju dyskryminacji, które funkcjonują. No, ubolewam nad tym, że ta lista jest tak obszerna i tak jest dużo pewnych zachowań, które pokazują, że jednak jedne osoby ze względu na jakąś cechę, o której przed chwilą mówiłam, mogą czuć się dyskryminowane i bardzo często są dyskryminowane. My dzisiaj będziemy mówili o kwestiach dotyczących stereotypów płci, co za tym idzie różnego rodzaju postaw, zachowań dyskryminacyjnych, zwanych właśnie seksizmem. Ale niejednokrotnie są osoby, które z tej listy doświadczają kilku naraz form dyskryminacji. No i taką najczęstszą i też najbardziej znaną jest właśnie rasizm, czyli dyskryminacja ze względu na kolor skóry. O seksizmie mówiłam, czyli tutaj osoby mogą się czuć dyskryminowane tylko dlatego, że są kobietami albo mężczyznami, chłopcami, dziewczętami. Dyskryminację ze względu na daną orientację psychoseksualną nazywamy homofobią. W kontekście też kwestii dotyczących seksualności człowieka, tutaj mamy nie wpisane, ale też jest transfobia, czyli takie zachowania dyskryminujące osoby ze względu na to, że czują się kimś takiej, a nie innej płci i ta jak gdyby płeć ich biologiczna, przez jej pryzmat ta osoba jest postrzegana, a przecież nie zawsze ktoś musi się czuć osobą takiej płci, jakiej się urodził. Chyba mamy kolejne pytanie, tak? Tak, właśnie widzę. I chciałabym odpowiedzieć, że jesteśmy w trakcie dołączania napisów i szukania tłumaczenia. Na naszych nagrania będą dostępne na YouTubie i do wykładów na YouTubie będą napisy. Jesteśmy w trakcie robienia tego. Jesteśmy, jak mamy napisane też na Facebooku, jesteśmy grupą licealistów, nie jesteśmy profesjonalistami i próbujemy jeszcze udoskonalać wszystko, więc bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale robimy co w naszej mocy. Co? No jesteście, dla mnie Państwo jesteście profesjonalistami, bo profesjonalnie podchodzicie bardzo do naszych spotkań i tematyki. Widzę, że coś dalej, bardzo proszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, tutaj jeszcze napis, jest wiadomość, że tutaj akurat wszystko jest na slajdach, więc to jest pytanie teoretyczne. Czyli do Pani pytanie, czy to jest, czy brak napisów tłumaczenia na język migowy będzie dyskryminacją pośrednią, czy bezpośrednią? Znaczy z mojej strony jest to, nie wynika to z mojego uprzedzenia, ani z mojej postawy, tylko wynika to z tego, że nie pomyślałam o tym, że może warto by było to w jakiś sposób inny przygotować, natomiast no, z racji tego, że pracuję
zdalnie w kontekście właśnie bardziej właśnie tego, że mówię, to przy okazji podpieram się slajdami dla wszystkich osób, dla których albo mój sposób mówienia, artykulacji, zachowania może być trudny, więc w slajdach większość tego, co mam do powiedzenia i co myślę, co chciałabym Państwu przekazać, jest zamieszczona. Dobrze, myślę, że zostało to wyjaśnione. Chyba możemy kontynuować. Okej, dobrze. To w takim razie przechodzę do tematu. Innymi formami dyskryminacji, tutaj też macie wymienione, są kwestie związane z tym, że niektóre narody czują się lepiej niż inne i dyskryminują pozostałych członków pewnych narodowości. Najczęściej mamy do czynienia z ksenofobią wtedy, kiedy obywatele innych krajów, innych narodowości przyjeżdżają do danego kraju i ci, w cudzysłowie, czujący się pełnoprawnymi obywatelami w kontekście narodowości, dyskryminują wszystkich innych ze względu tylko i wyłącznie na to, z jakiego kraju pochodzą. Ageism to jest dyskryminacja ze względu na wiek i rzeczywiście wiele osób w różnym wieku mówi o tym, że nie czują się fajnie z tym, że niektórzy uważają, że im pewne rzeczy już nie wypada robić, że nie mają do czegoś prawo tylko dlatego, że mają taką, a nie inną metrykę urodzenia. No i też mamy niejednokrotnie, o czym też do tej pory mówiłam, dyskryminację ze względu na sposób, na stopień czy rodzaj niepełnosprawności i tego typu rzeczy też niestety w naszej rzeczywistości są obecne. Przejdźmy zatem do stereotypów dotyczących płci, tak? O, jest pytanie, czy ageizm może dotykać też osób młodych? Oczywiście, znaczy, czy chodzi o to, czy one cierpią na ageizm, czy wobec nich są stosowane takie dyskryminacyjne zachowania? Wobec nich, napisała Gabi. Oczywiście, że tak, bo tutaj nie mówimy o tym, że wiek, w jakimś wieku są, mają być osoby dyskryminowane, które czują się dyskryminowane, tylko chodzi o to, że ktoś komuś mówi, że ze względu na to, ile ma lat, to albo czegoś nie może, albo coś powinien, albo nie daje się mu na coś zgody, albo prawa. Więc tutaj tu nie chodzi o to, jaki wiek osiągamy, tylko to, że ktoś przez pryzmat tego, ile mamy lat, traktuje nas tak, a nie inaczej i to dla nas w naszym odbiorze jest niemiłe, nieprzyjemne, albo czujemy się z tego powodu skrzywdzeni. Dobrze, Gabi podziękowała, więc chyba wszystko jasne. Dzięki. No to przejdźmy w takim razie do tego, co na temat stereotypów dotyczących płci, czyli clou naszego spotkania. Po tym przydługim wprowadzeniu chciałabym teraz krótko powiedzieć na temat tego, czym jest rola dotycząca płci i w jaki sposób my też funkcjonujemy i jak inni nas postrzegają w kontekście naszej płci. I warto pamiętać o tym, że pewne role z góry są nam przypisywane tylko ze względu na to, że jesteśmy kobietami albo mężczyznami i w oparciu o naszą płeć, najczęściej biologiczną. I bardzo często te nasze zewnętrzne wyrażanie tożsamości płciowej, czyli czy my się czujemy kobietą, mężczyzną, chłopcem, dziewczyną albo osobą, która jak gdyby no, nie chce określać się po jakiejkolwiek stronie danej płci, niejednokrotnie wyraża się w naszym zachowaniu, w naszym wyglądzie i w sposobie naszej ekspresji. I w wyniku tego, w jaki sposób my tą tożsamość naszą płciową tak, wyrażamy, możemy się spotkać albo my możemy stosować wobec niektórych osób właśnie albo zachowania dyskryminacyjne ze względu na płeć, albo posługiwać się pewnymi stereotypami dotyczącymi płci. Dlatego też jak gdyby w kontekście stereotypów mówimy o takich dwóch kluczowych, które najczęściej my obserwujemy w zachowaniach własnych albo innych osób i to są albo stereotypy związane z tym, że przez pryzmat danej płci my uważamy, że są pewne cechy czy fizyczne, czy psychiczne przypisane do danej płci albo pewne zachowania, które towarzyszą danej płci, niejednokrotnie wynikające z takiego innego kulturowego przekazu. Natomiast drugim, bardzo często w społeczeństwie funkcjonującym typem stereotypów dotyczących płci, to jest stereotyp ról płciowych, czyli nie tylko to, że niektórzy uważają, że kobiety ze względu na pewne swoje właściwości, że mają pewne wspólne właściwości psychiczne, czy zachowania, czy to, co wynika z tego, jak są zbudowane, to dodatkowo jeszcze niektórzy mogą stosować stereotypy dotyczące tego, jakie powinności, jakie zawody, jakie role w społeczeństwie te osoby powinny prezentować. I jak gdyby tutaj bardzo często
w wyniku właśnie tych stereotypów dotyczących właśnie tego, jak my na pewną płeć patrzymy i też jak uważamy, jakie role powinny pełnić, pojawia się wiele różnego rodzaju i postaw, i emocji, i też niejednokrotnie zachowań. No i to, co mówiłam wcześniej w kontekście socjalizacji, oprócz tego, że wyrastamy w pewnych środowiskach, w pewnych systemach, w pewnych grupach, które są dla nas absolutnie ważne i potrzebne, żebyśmy wyrośli na fajnych, ciekawych ludzi. I wszystko, co idzie w kontekście i wychowania, i przekazu, i tego, jak my obserwujemy naszych bliskich, osoby dla nas ważne, i te zachowania też zaczynamy później często powielać, to nazywamy też odzwierciedleniem, czy też modelowanie przez inne osoby pewnych naszych później zachowań, czyli znowu mówimy o tym urabianiu tej glinki. Mamy też pewien proces w tej całej socjalizacji związany z socjalizacją do ról płci. Czyli on polega na tym, że dzieci, ale też niejednokrotnie osoby dorosłe bardzo często nabywają pewne wartości, postawy, zachowania, czyli tu mówimy o tym, jeżeli na plus to jest, no to fajnie, natomiast jeżeli na minus, no to pewne stereotypy i pewne też kwestie dotyczące naszych zachowań, czyli dyskryminacyjne też zachowania w toku naszego funkcjonowania z innymi ludźmi. I do tego dodatkowo nie tylko je nabywają i patrzą, jak one wyglądają, albo o nich słyszą, to do tego jeszcze jest kwestia związana z tak zwanym internalizacją, czyli uwewnętrznianiem, czyli przyjmowanym jako własne. Czyli jeżeli tak inni postępują i są dla nas ważni, to uważamy, że też tak powinniśmy robić, albo też tak powinniśmy zachowywać i mówić. I to świetnie widać w socjalizacji w domu rodzinnym, jak dzieci powielają pewne wzorce wyniesione z domu na zewnątrz albo w domu, jak powielają wzorce, które obserwują na co dzień u swoich rodziców. No i też najczęściej socjalizacja do ról płci jest jednak procesem całożyciowym, najdłużej trwa. No, socjalizacja w ogóle jest procesem całożyciowym, bo różni ludzie na nas wpływają, na różnych etapach naszego życia, różne ważne osoby mają na nas właśnie wpływ i pozytywny, i niestety też negatywny, ale jeżeli mówimy o socjalizacji do ról płci, to jest ona najwcześniej się rozpoczynającym procesem i też najdłużej trwa w życiu każdego człowieka. I co jeszcze się składa? Przepraszam, tak? Że pojawiło się wcześniej pytanie, jeszcze dotyczące ageizmu. Czy pod ageizm można więc podciągnąć na przykład wszelkie prawa wynikające z osiągnięcia pełnoletności, bez brania pod uwagę wiedzy czy dojrzałości emocjonalnej osoby? No trudne pytanie, za które dziękuję, ale jest, no nie wiem do końca jak na nie odpowiedzieć. No wiadomo, że w przypadku kwestii prawnych, no tutaj ustawodawca uważa, że w pewnym wieku pewne rzeczy komuś przysługują i się należą, tak? I jak gdyby w różnych krajach różne widełki wieku występują, co w jakim wieku można robić i na co prawo pozwala osobie w danym wieku. I jednokrotnie no, w niektórych krajach wydawałoby nam się, że pewne rzeczy związane z takim, a nie innym wiekiem i osiągnięciem tak zwanej pełnoletności. No, u nas w Polsce pełnoletność osiągamy w wieku 18 lat i nabywamy wtedy różnych praw, ale też i różnych obowiązków, które wynikają też z kontekstu prawnego. Natomiast no, niektóre osoby mogą czuć się poszkodowane, że do 18 roku życia wiele rzeczy im nie wolno, chociaż czułyby się o wiele bardziej dojrzałe i pewnie niektóre o wiele bardziej dojrzałe są niż 20-parolatkowie, więc ktoś może to też jakoś ageizmowo odbierać jako kwestię dyskryminacji, dlatego że ma tyle lat, a jeszcze na razie póki co więcej mieć nie może i na niektóre rzeczy jeszcze mu prawo nie pozwala. To nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie. No, w kontekście ageizmu można by było tak to postrzegać. Jeżeli ktoś jest na tyle dojrzały, na tyle świadomy różnych rzeczy, no to dla niektórych te 18 lat czasami jest jednak ten długi okres czasu, żeby jeszcze poczekać z pewnymi rzeczami. No tak ustawodawca wymyślił i może też gdzieś tam mu przyświecały wzniosłe cele i ten wiek jednak 18 lat ustalił, że pewne rzeczy wolno, a pewne rzeczy do tego wieku są zakazane. Tu chyba też bardziej chodzi o to, jak też badania pokazują kwestie dojrzałości, odpowiedzialności za pewne działania i za funkcjonowanie,
w relacjach społecznych i gdzieś tak jakoś tak się przyjęło, że ten wiek 18 lat to najczęściej związany jest właśnie z tym, że najczęściej, najwięcej osób w tym wieku osiąga właśnie i rozwój biologiczny, i rozwój emocjonalny, dlatego też społecznie na pewne rzeczy już mu się więcej pozwala niż osoby, które mają trochę mniej lat. Ale oczywiście no, są wyjątki, jak mówiliśmy wcześniej, od reguły. I niejednokrotnie są ludzie o wiele bardziej dojrzali, którzy nie osiągnęli pełnoletności. No ale póki co z prawem się nie dyskutuje, tylko trzeba wobec niego ze skruchą pochylić czoła i poczekać, aż wreszcie ten upragniony dowód dostaniemy do rąk. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Na razie nie widzę odpowiedzi do Justyny, ale jeszcze raz przypomnę. O, Justyna napisała, że myślę, że wszystko jasne. Dziękuję za odpowiedź. I jeszcze raz chciałabym przypomnieć, że jak piszecie na czacie, to proszę o zaznaczenie, żeby wysłać wiadomość do panelistów i uczestników, bo teraz wiadomości od Justyny widzą tylko paneliści, więc prosiłabym jeszcze raz o zaznaczanie tego. Dobra, dziękuję. Dzięki. No i co? No i może warto by było teraz krótko powiedzieć o tej socjalizacji, jak ona przebiega, w sensie jakie są mechanizmy, które wpływają na to, że my jesteśmy socjalizowani do ról płci, ale też socjalizowani w ogóle w różnych innych sytuacjach życiowych. I mówi się o tym, że z jednej strony takim bardzo ważnym mechanizmem, który ma wpływ na to, że jesteśmy takimi, a nie innymi ludźmi, że tak, a nie inaczej się zachowujemy, tak, a nie inaczej myślimy, mają właśnie ten mechanizm tak zwanego wzmacniania, czyli bardzo często jest tak, że to jest trochę takie dawanie cukierka za zachowanie, które jest dla nas aprobowane, w cudzysłowie ten cukierek oczywiście tu występuje, czyli bardzo często my się uczymy tak, a inaczej zachowywać, dlatego, że ktoś mówi o tym, że to jest okej i że to jest fajne i nas za to chwali. Czyli czując się nagradzanym, będziemy często kojarzyć dane zachowanie i to, co mamy robić z czymś, co było dla nas przyjemne. A jeżeli nie jesteśmy nagradzani albo wręcz jesteśmy karani albo piętnowane są zachowania, które gdzieś podejmujemy, no to staramy się ich unikać, no bo większość z nas jednak masochistami nie jest, więc to, co nam się kojarzy z przykrymi doświadczeniami i emocjami, będziemy próbowali jak gdyby u siebie wycinać, że się tak wyrażę, a pielęgnować sobie to wszystko, co powoduje uśmiech i zadowolenie osób, które są dla nas ważne. Innym mechanizmem związanym z tym, że przebiega proces socjalizacji albo też w duchu socjalizacji to idzie, to jest kwestia naśladowania, czyli to, co mówiłam wcześniej, patrząc na osoby, które są dla nas ważne i które chcemy też właśnie dzięki temu, że robimy tak, jak one postępują, to też my się tak zachowujemy, żeby być w cudzysłowie właśnie nagrodzonym i żeby mama i tata byli szczęśliwi i byli z nas dumni, no to też naśladujemy pewne zachowania, ponieważ no jeżeli widzimy, że ludzie tak, a inaczej wokół nas się zachowują, no to z racji wieku i małych doświadczeń jako mały człowiek, no tak przyjmujemy za pewnik, że dorośli wiedzą, co robią i jeżeli się tak, a inaczej zachowują, to my chcemy robić podobnie jak oni, więc naśladujemy te ich zachowania. No i jeszcze jest tak zwany przekaz symboliczny, który mówi często o tym, co jest dobre, a co złe i jak powinniśmy się w pewnych zachowaniach, w pewnych sytuacjach zachowywać. I jednokrotnie to albo jest związane z jakimś takim tonem moralizatorskim, albo z podniesioną brwią, albo z kiwaniem głową, że tego nie wolno, albo grożenie palcem, albo do tego jeszcze dochodzą różne inne przykłady, jako dzieci słyszymy, że ktoś tam tak a inaczej zachowywał i spotkała go za to jakaś kara. Więc ten przekaz symboliczny niejednokrotnie jest nam wdrukowany za pomocą różnego rodzaju bajek i opowieści i nie chcielibyśmy, żeby nas to spotkało, dlatego tak a nie inaczej się zachowujemy. Więc najczęściej wszystkie te trzy mechanizmy działają. Jedne są mocniejsze, inne są słabsze, ale one wszystkie też związane są z tym, że te wszystkie nasze zachowania, postawy, opinie i wiedza o różnych rzeczach wynika z pewnego modelowania, czyli takiego wzorca, osoba, która na tą socjalizacją kogoś się zajmuje, ma gdzieś z tyłu głowy, że chciałaby, żeby ten człowiek tak, a inaczej funkcjonował, tak, a inaczej się zachowywał.
miał takie, a nie inne przekonania. Więc jak gdyby modelując, my albo nagradzamy, albo krytykujemy. No, różne są style wychowania, które też w tej socjalizacji biorą udział. No i kwestia dotycząca właśnie socjalizacji do ról płci. Niejednokrotnie wynika też z takiego przekonania, że są pewne charakterystyczne dla kobiet i mężczyzn cechy związane właśnie z ich emocjonalnością, z ich światem uczuć, albo z wyglądem zewnętrznym, albo pewne zachowania, które uznawane są przez pewne osoby jako tak zwane typowe dla kobiet i mężczyzn. I z nich niejednokrotnie właśnie te przekonania wpływają na to, jak my postrzegamy reprezentantów danej płci, czy patrzymy pod takim kątem na kobiety, czy patrzymy zupełnie inaczej na mężczyzn. I niejednokrotnie właśnie te stereotypy płci wynikają z tego, że przypisujemy pewne cechy i bierzemy je za pewnik, że wszystkie kobiety są takie, dlatego że są kobietami, tak czują, tak się zachowują i myślą, bo są kobietami, i analogicznie bierzemy to jako pewnik w kontekście w stosunku do mężczyzn. No i też jeżeli mówimy tak o stereotypach płci, to też trzeba pamiętać o tym, że tak, wszystkie stereotypy, one też są pewnym schematem poznawczym, czyli jak gdyby no, mamy pewną wiedzę na dany temat i przyjmujemy to jako pewnik, uważając, że wszyscy reprezentanci tej grupy, a tu mówimy właśnie o płci, tą grupę stanowią właśnie albo grupa kobiet, albo grupa mężczyzn, tu mamy ten podział na płeć, no w taki sposób, a nie inny, przetwarzając informacje i uzyskując wiedzę na temat pewnych osób, czyli kobiet i mężczyzn, zaczynamy te schematy w swojej głowie gdzieś tam budować i te przekonania zaczynamy przekładać na wszystkich innych, którzy należą do takiej, a nie innej kategorii płciowej. Niejednokrotnie też stereotypy płci mogą być analizowane na kilku poziomach, bo inaczej, czymś innym są stereotypowe cechy psychiczne, czyli jak gdyby uważanie, że kobiety czy mężczyźni mają pewne cechy wspólne dotyczące ich psychiki i emocji. Inaczej uważamy i bierzemy za pewnik stereotypowe cechy fizyczne, czyli że tak powinni wyglądać mężczyźni typowi w cudzysłowie, a tak typowe kobiety. Do tego jeszcze niejednokrotnie mówiąc o danej płci uważamy, że takie role w społeczeństwie, w domu, w różnych innych sytuacjach ich życiowych powinny pełnić ze względu na to, że mają taką, a nie inną płeć biologiczną. A jeszcze do tego, no, co często wynika z pewnych stereotypów ról przypisanych danej płci, wynikają pewne nasze przekonania co do zawodów, które powinny uprawiać takie, a nie inne osoby. No i teraz skąd się biorą te stereotypy? No jak wszystkie inne biorą się z tych samych źródeł, ale tutaj mówiąc o tym procesie socjalizacji, tak, związanej z płcią, no najczęściej jednak ten pierwszy moment socjalizacji, czyli socjalizacja pierwotna, która ma miejsce w rodzinie, przyczynia się jednak do budowania tych stereotypów na temat kobiet i mężczyzn. Niejednokrotnie właśnie dziewczynki chcą być takie jak kobiety wszystkie, które w swoim środowisku znają i z którymi mają doświadczenia, a chłopcy chcą być tacy jak panowie, których spotykają też na drodze swojego życia. Dopiero później wchodzą różne inne tak zwane agendy socjalizacyjne i tu macie wymienione, że niejednokrotnie jest to przedszkole albo szkoła, różne inne instytucje, w której dzieci funkcjonują. Niejednokrotnie i bardzo często w pewnym wieku ogromny wpływ na budowanie stereotypów mają rówieśnicy, czyli środowisko, w którym ten młody człowiek czuje się najbezpieczniej, najpewniej i w którym lubi przebywać. A do tego jeszcze dochodzi nam kultura, zwłaszcza ta masowa, która odzwierciedlona jest często w przekazach medialnych. I pewnie kilka spotkań moglibyśmy poświęcić na temat tego, jak media kreują stereotypy dotyczące płci i jak stereotypowo dana płeć medialnie jest przedstawiana. Do tego mówiłam już wcześniej o pewnej tradycji, która wynika z jakiejś historii opowiadanej z pokolenia na pokolenie, że w naszej rodzinie to kobiety robiły to i tamto, a mężczyźni zajmowali się tym i tamtym, więc są pewne oczekiwania wobec członków tej rodziny młodszych, że będą postępowali zgodnie z tradycją, która w rodzinie gdzieś tam jest pielęgnowana. No i też stereotypy dotyczące płci mocno wybrzmiewają w kontekście religii. W niektórych religiach widać to bardziej.
innych religiach może trochę mniej, natomiast na pewno pewne instytucje, które reprezentują dane kwestie światopoglądowe, niejednokrotnie bardzo mocno przyczyniają się do powielania albo budowania stereotypów dotyczących płci. Słucham pytania. Pytanie jest od Marty. Czy uważa Pani, że prawo, ustawodawstwo również wpływa na utrwalanie stereotypów? Absolutnie tak. Absolutnie tak, ponieważ biorąc pod uwagę, czy uważam, to powiem, że tak. Chyba, że mam rozwinąć swoją wypowiedź. Nie jestem prawnikiem, nie znam się na wszystkich przepisach prawnych, ale jak gdyby patrząc na kontekst prawny, to wydaje mi się, że niektóre przepisy prawne wpływają na to, że niektóre grupy, niektóra płeć może czuć się bardziej uprzywilejowana niż ta druga. I nie tylko chodzi mi o kwestie dotyczące tego, że kobiety są mniej uprzywilejowane niż mężczyźni w aspekcie prawnym, bo różne przykłady by mogła podawać, że jedna albo druga płeć mogłaby być w kontekście prawnym dyskryminowana. Jest jeszcze kontynuacja pytania. Jak możemy to zmienić? O tym będziemy na końcu rozmawiać. Jak możemy zmienić prawo? Nie wiem. Może ostatnie doświadczenie, ostatnia sytuacja panująca w naszym kraju gdzieś tam może poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak z tym prawem i dlaczego pewne grupy ze względu choćby na płeć są tak, a inaczej dyskryminowane, ale wydaje mi się, że jeżeli w aspekcie prawnym nie czujecie się ageizmowo traktowani, czyli macie te 18 lat, to korzystajcie ze swoich praw konstytucyjnych, czyli idźcie na wybory. Wydaje mi się, że w tym kontekście to, co można zmienić, to na pewno biorąc aktywny udział w tym, co nam prawo daje i co jak z tego prawa możemy korzystać, bo prawo daje wam i konstytucja, tak, gwarantuje wam możliwość podejmowania decyzji ważnych dla was i mówienia o sobie za siebie samych i decydowania o sobie w ważnych dla was kwestiach, więc to, co wy możecie zrobić jako młodzi obywatele, jeżeli jesteście pełnoletni, to na pewno podejmować racjonalne decyzje związane z tym, kto będzie w waszym imieniu decydował o losach różnych innych osób i kto będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądała dalej nasza rzeczywistość. Więc krótki mój komentarz, chodźcie na wybory. Dobrze, już nie ma chyba kolejnego pytania. O, jest, podziękuję. Marta, dziękuję serdecznie. Dzięki, Marto. Przechodzę dalej i teraz dziękuję wam za aktywność do tej pory, ale teraz chciałabym, żeby ona była jeszcze większa. Przechodząc do stereotypów na temat dziewcząt i kobiet, chciałabym zapytać was, jestem przekonana, że niejednokrotnie słyszeliście pewne stereotypy na temat dziewcząt i kobiet i chciałabym zapytać, z jakimi się zetknęłyście, jakie słyszeliście na temat kobiet albo dziewcząt. To mam nadzieję, że teraz klawiatury się rozgrzeją do czerwoności. Mamy pierwsze odpowiedzi. Instynkt macierzyński. Chłopaki nie płaczą. Jesteśmy o dziewczynach i o kobietach na razie. Do chłopców przejdziemy i mężczyzn. Powinny być mądre, a nie sprawne fizycznie. Prawdziwa kobieta musi być matką. Kobieta powinna mieć długie włosy. Że mają słabą psychikę i nie mogą patrzeć na drastyczne rzeczy. Powinny być delikatne. Super. Co jeszcze słyszałyście? Prawdziwa kobieta jest uczuciowa. Że kobieta musi umieć gotować, by gotować swojemu mężowi. Lepiej radzą sobie w przedmiotach humanistycznych niż ścisłych. Że miejsce kobiety jest w kuchni. Że są emocjonalne. Kobiecie nie wolno przeklinać. Dziewczynki szybciej dorastają, muszą się lepiej zachowywać. Hormony kierują jej życiem. Kobieta jest szyją, a mężczyzna głową. Nie powinna palić. Dziewczynki są grzeczne. Coś jeszcze? Kobiety się nie złoszczą, bo złość piękności szkodzi.
Powinny śmiać się z żartów. Kobieta potrzebuje ochrony. Trzeba być zawsze miłą, nie wyrażać swojego zdania. To ja też dodam od siebie, że kobieta potrzebuje mężczyzny, bo po prostu bez mężczyzny nie jest w stanie sama funkcjonować. Zginie, tak. Z uśmiechem jej do twarzy zarabia mniej od mężczyzny. Są jeszcze odpowiedzi. Powinny się szanować. W cudzysłowie. Opiekują się ciężko pracującym partnerem, niczym opatrująca żołnierza żona. Pielęgniarka bym nawet powiedziała, tak, sanitariuszka. Tak. Seks nie jest dla nich tak ważny, jak dla facetów. Tu cytat o jakiejś kobiecie. Zwariowała na starość, bo bez chłopa żyje. Zawsze powinny ładnie wyglądać. Oto bardzo ważne. Nie mogą odmawiać seksu. Seks to małżeński obowiązek. Nie znaczy tak. Ja sobie notuję różne rzeczy, żeby mnie umknęło, ale słucham, słucham. Kobiety same nie wiedzą, czego chcą. Sama się prosiła o gwałt. Niezdecydowane, kapryśne, emocjonalne. Kobiety nie powinny grać w piłkę i uprawiać stolarki. Dziewczynki powinny być grzeczne, a niegrzeczni mogą być chłopcy. Prawdziwa kobieta chodzi w szpilkach. Miejsce kobiety jest w kuchni, a faceta w garażu. Kobiety nie nadają się do ścisłych przedmiotów. Kobiety nie powinny pracować w kopalni. Kobiety są otrzymywane przez mężczyzn. Jak coś osiągnęła, to na pewno przez łóżko. Potrzebują, by mężczyźni wskazywali im drogę, bo są niezdecydowane. Nie umieją prowadzić samochodu. Facet musi zarabiać, żeby utrzymać rodzinę. Jak ma zły humor, to przez okres. Nie umieją grać w gry wideo. Też taki stereotyp mi się nasuwa na myśl, że albo jest ładna, ale głupia, albo mądra, ale brzydka. Powinna być ładna i się malować, ale nie za bardzo, bo będzie wyglądać jak dziwka. Lubią pastelowe kolory. Facet jest silny, fizycznie i psychicznie. I nie ma emocji. Kobieta bez biustonosza świadomie prowokuje. To kobiety powinny wychowywać dzieci. Kobieta w szpitalu to pielęgniarka. Nie mają takich potrzeb seksualnych jak mężczyźni i powinny być wstrzemięźliwe w kwestii seksu. Kobiety malują albo ubierają się dla mężczyzn, żeby im się podobać. Feminizm kończy się w momencie, kiedy trzeba wnieść lodówkę na czwarte piętro. W towarzystwie innych kobiet tylko plotkują. Filmy pornograficzne nie są dla kobiet. Najlepszym prezentem dla kobiet są kosmetyki. Wydają fortunę na ubrania. Kobiety, które bardzo lubią seks, są puszczalskie. Kobiety kierują się emocjami, nie rozsądkiem. Kobieta powinna być kobieca. Facet to macho.
Ich ubiór ma cieszyć oko płci przeciwnej. To tylko okres, nie przesadzaj, nic ci nie jest. Kobiety nie potrafią podejmować decyzji. Nie powinny decydować o niczym w domu. Kobiety wyolbrzymiają. Każda kobieta marzy, by być matką. Zobaczcie, ile tego jest. Czasu pewnie nam nie starczy, żeby wszystkie wymienić. I no, tak. Gdy mężczyzna zmienia się na gorsze, to jego kobieta go zepsuła. Tak, bardzo dużo ich tutaj padło. Dziękujemy za aktywność. Bardzo dziękuję. Z drugiej strony bardzo ubolewam nad tym, że tego tak dużo jest, tak? I pewnie jest jeszcze więcej i nie sposób wymienić tutaj większości z nich, z którymi my się spotykamy, albo które znacie i słyszeliście, słyszałyście. I jak gdyby to, co mówiliście i mówiłyście, pisałyście i pisaliście, tak? A to coś się jeszcze pojawia, tak? Tak, kobieta powinna przymknąć oko na pijanego męża, bo czasem musi. Jeśli dziecko nie wychodzi na ludzi, to jest to wina jego matki. Jak gdyby tutaj też trochę podsumowując to, co było przed chwilą przeczytane i napisane przez Was, no to niektóre z tych rzeczy pewnie tutaj też są zawarte, znacznie więcej wymieniliście i wymieniłyście. To, co jak gdyby się pojawiło niejednokrotnie w tych stereotypach, o których pisaliście i pisałyście, to są kwestie, które, no ja sobie tutaj wypisałam słowo są i słowo powinny. Że z jednej strony pewne stereotypy mówią o tym, jakie są kobiety albo dziewczęta, a z drugiej strony w kontekście ich powinności, jakie być powinny. Tak, że z jednej strony mówi się o tym, że wszystkie kobiety są takie, a nie inne, tak, a nie inaczej się zachowują, a z drugiej strony są pewne oczekiwania wobec kobiet, tak, w kontekście tych stereotypów, co powinny robić, jak powinny się zachowywać, jak powinny wyglądać i jakie role powinny pełnić. Czyli tutaj mówimy o tym, że nie tylko pewne stereotypy mówią o tym, jacy jesteśmy i co o pewnych osobach myślimy, jakie być powinny, ale też co powinny robić. Więc zobaczcie, że dokładnie mówimy o tym, co tutaj było powiedziane, czyli albo pewne role, które przypisane są i zawody dotyczące płci, albo stereotypy związane z tym, jakie są kobiety i dziewczęta przez niektórych uważane jako pewnik w kontekście ich psychiki, czy też zachowań i wyglądu. No to przejdźmy w takim razie, zanim podsumuję to, co jedną i drugą płcią się teraz zajmujemy, to przejdźmy do analogicznej sytuacji, czyli co słyszałyście, słyszeliście, albo z czym się zetknęliście, albo co znacie na temat stereotypów związanych z chłopcami, z mężczyznami. Pewne rzeczy już się trochę nam pojawiły, ale chętnie posłucham, co o drugiej płci się mówi, jacy są, jacy być powinni stereotypowi mężczyźni albo dla niektórych typowi w widełkach. Dobrze. To zaczynamy. Mężczyzny nie da się zgwałcić. Chłopaki nie płaczą i nie mogą okazać słabości, bo to nie męskie. Mężczyzna powinien być męski, silny, twardy, nie może płakać i okazywać uczuć. Mężczyźni nie płaczą. Musi być dobrym kierowcą. Chłopcy są chłopcami i mogą rozrabiać. Wrażliwy mężczyzna to ciota. Klasyk z domem, drzewem i synem. Musi ubierać się męsko, bo inaczej jest homoseksualny. Mają swoje potrzeby. Mężczyzna ma być opoką. Mężczyźni myślą penisem. Musi utrzymywać rodzinę. Nie mogą się malować. Chłopaki muszą się wyszumieć przed ślubem. To znaczy mieć seks z wieloma kobietami. Faceci mogą się złościć do woli. Musi umieć naprawić wszystko w domu. Zwracają uwagę tylko na wygląd. Jeszcze wcześniej, jak były kobiety, to parę osób napisało też o mężczyznach, więc jeśli chcecie, to możecie to jeszcze raz napisać, żeby to podbić.
Faceci nie powinni zbytnio dbać o wygląd, bo to nie jest męskie. Musi spłodzić syna, posadzić drzewo, zbudować dom. Zawsze mają ochotę na seks. Nie wzruszają się i są jak skała. Musi pić mocny alkohol. Faceci myślą tylko o jednym. Nie mogą odmawiać seksu. Są silniejsi niż kobiety. Faceci to brudasy. Zawsze przejmują inicjatywę w seksie. Nie zajmuje się dziećmi, nie pomaga w sprzątaniu czy w gotowaniu. Za to ogląda sport, popijając piwo. Mają ciągłą ochotę na seks. Golenie się nie jest męskie. Są bardziej agresywni. Facet, który grzebie w swoich emocjach, jest dziwny, niemęski. Muszą interesować się motoryzacją. Faceci nie mają depresji. Facet musi zarabiać dużo kasy. Facet musi wiedzieć, czego chce i być skuteczny w działaniu. Facet nie powinien okazywać emocji. Facet stawia karierę na pierwszym miejscu. Jak mają kochanki, to są bohaterami w męskim świecie. Dużo jest też związanych z wyglądem, jak powinien być wysoki, umięśniony, mieć wyraźne rysy, głęboki głos. Faceci nie idą na tacierzyński, to jakaś fanaberia. Facet zaczyna się od 1,80 m. Facet zawsze może. Chodzi o seks. Chłopcy powinni być dobrzy w naukach ścisłych. Faceci zawsze są dominujący. Powinien mieć duże przyrodzenie. Mózg mężczyzny składa się z szufladek, a kobiety z kłębka włóczki. Facet zawsze musi zarabiać więcej. Boys will be boys. Brak konsekwencji za złe zachowanie. Chłopiec zaczepia dziewczynki, jakie lubi. Mężczyźni są wzrokowcami. Dobry klucz pasuje do wielu zamków. Zamek, do którego pasuje wiele kluczy, jest zepsuty. Faceci lubią dominować. Faceci, którzy mają wiele kochanek, są po prostu jurni i męscy, a kobiety, które mają wielu kochanków, są rozwiązłe. Ślub dla faceta jest końcem wolności. Bycie prawiczkiem to wstyd. Mężczyźni oceniają kobiety w skali od 0 do 10. Przyzwolenie od najmłodszych lat na molestowanie, strzelanie z ramionczek od stanika, bo tylko tak się droczy. Facet ma zawsze skłonność do zdrady. Faceci lubią kobiety niedostępne, bo są zdobywcami.
Jeśli facet zdradził raz, to zdradzi kolejny. Zdrada mężczyzny to wina kobiety. Dużo rozmawiają o seksie i kobietach w swoim towarzystwie. Mężczyźni wolą gonić króliczka. Mężczyzny nie można zranić. Mężczyzna jest ekspertem. Mężczyzna jest głową rodziny. Powinien umieć się bić. Jeśli mężczyzna wybiera towarzystwo partnerki zamiast kolegów, to jest pantoflem. Pójście na terapię to dla faceta wstyd. Prawdziwy mężczyzna powinien mieć syna. Faceci nie szukają koleżanek. Facet jak ma problem, to idzie się napić z kolegami. Mężczyzna powinien bronić honoru kobiety. Syna łatwiej jest wychować. Mężczyzna, który lubi tańczyć, jest niemęski. Każdy interesuje się piłką nożną. Nie ma tych, co nie dają, są ci, co nie dostają, a jeden na dwóch zawsze weźmie. Geje są niemęscy. Przybranie drugiego nazwiska po ślubie jest uwłaczające. Mężczyźni mogliby pić tylko piwo. Dla chłopca niebieski, dla dziewczyny różowy. Mężczyzna musi mieć mocną głowę. Jeśli jej nie ma, to jest ciotą. Chłopcy powinni bawić się samochodzikami. Zarabianie mniej od kobiety, z którą się jest, to wstyd. Mężczyzna musi mieć osiągnięcia. Ostatnie kilka i z tego bardzo nam rozwinęło. Facet powinien zagadać pierwszy i przejmować inicjatywę. Przemoc kobiety wobec mężczyzny jest pośmiewiskiem. Już nie widzę na tę chwilę nowych, więc myślę, że... Bardzo Wam dziękuję za niesamowitą aktywność. No i przykre jest to, że tego tak dużo, tak? Bo niezwykle, no tutaj też macie wiele z tych rzeczy, które tu macie wypisane na slajdzie, jest z tych rzeczy, które podaliście i to jest tylko garstka. Bardzo dziękuję za czytanie.
To jest tylko garstka pewnie tego, co jeszcze dodatkowo byśmy mogli w nieskończoność wymieniać i bardzo mnie martwi też sytuacja taka, że w nieskończoność moglibyśmy te stereotypy wymieniać, bo zobaczcie, jak tego jest dużo i w jakich kontekstach one stawiają jedną i drugą płeć. No tu już mówiłam wcześniej, że z jednej strony mówią o tym, że tacy są jedni albo drudzy, że coś powinni, ale też tam jest napisane, że coś muszą i że coś komuś nie wolno, tak? Więc jak gdyby te stereotypy pokazują budowanie pewnych takich ram, czy też takiego szablonu, do którego wszyscy właściciele takiej, a nie innej płci, tylko dlatego, że mają takie, a nie inne narządy, mają się dopasować, dostosować. To jest tak, byśmy mieli dla wszystkich kobiet uszyć jedne buty i dla wszystkich mężczyzn jedne buty, do których wszystkie stopy mają tak samo pasować, a wiemy i właśnie o Kopciuszku pokazuje, że żeby się dopasować, to sobie robimy często krzywdę, bo albo obcinamy sobie palec, albo kawałek pięty. Więc jak gdyby zobaczcie też, że w tych stereotypach bardzo mocno wybrzmiewa kilka takich rzeczy, bez względu na to, o jakiej płci mówimy. Ja tutaj sobie wynotowałam kilka takich rzeczy, że z jednej strony mówimy o tym, jak powinni wyglądać kobiety albo mężczyźni typowi, albo co w seksie powinna jedna i druga płeć robić, albo co jej wolno, albo jak się powinni w seksie zachowywać. Jak świat emocji jednej, drugiej płci powinien wyglądać, jakie zachowania powinni prezentować typowi kobiety, mężczyźni, chłopcy, kobiety, dziewczęta, jakimi zainteresowaniami powinna się jedna grupa szczycić, a jakie są tylko przewidziane dla drugiej płci, jakie zawody powinni wybierać, jakie oczekiwania wobec nich są w stosunku do tego, że ktoś się takiej, a nie innej płci urodził i jeszcze tutaj mam też kwestię pozycji społecznej. Pewnie jeszcze wiele, wiele innych kontekstów by tutaj nam wyszło. Ja sobie kilka z nich, te co wam przeczytałam, wynotowałam, ale tak na podsumowanie tego, co napisaliście i to, co też mi do głowy teraz przychodzi na gorąco, to zobaczcie, jak bardzo krzywdzące są tak naprawdę te ramy, w które mają się osoby, przedstawiciele danej płci wpasować. Jak one są też ze sobą sprzeczne, bo tutaj z jednej strony mówiliście, że są oczekiwania wobec jednej płci, że z jednej strony ma być taka, a z drugiej strony na kontrze zupełnie inna. Dajmy na to, no mężczyzna ma pić mocny alkohol albo tylko prawdziwy mężczyzna pije piwo. Kobieta ma być niedostępna albo inaczej, mężczyzna ma się interesować sprawami seksu, a z drugiej strony no kobiety ma być niedostępne, ale no z kimś ten seks ci mężczyźni chcą uprawiać, więc tutaj jest bardzo dużo sprzecznych informacji dotyczących tego, jak jedna i druga płeć powinna funkcjonować, się zachowywać, jak jest postrzegana. Mało tego, w kontekście świata emocji zobaczcie też, jak trudne i niesprawiedliwe i krzywdzące są sprawy związane z tym, co dotyczy naszych uczuć i świata emocjonalnego jednej i drugiej płci, bo tak pisaliście i mówiliście z jednej strony, dziewczęta mają prawo do odczuwania różnych emocji, ale nie za bardzo, bo to znowu będą zbyt emocjonalne i że przewrażliwione, czy jak gdyby z jednej strony daje się im zgodę na to, żeby w pewien sposób emocjonalny się zachowywały i tymi emocjami się kierowały, albo się mówi, że w ogóle się kierują tylko emocjami, a z drugiej strony nie wolno im pewnych emocji okazywać, tych, które są zarezerwowane ewentualnie dla chłopców. I znowu o tych emocjach, tak, jakie to jest trudne i krzywdzące i niejednokrotnie pozbawiające chłopców i też tą drugą płeć do możliwości doświadczania różnych stanów emocjonalnych i wycinania ich na samym początku, kiedy ktoś negatywnie postrzega emocjonalność takiego chłopca jako małego dziecka, bo mówi się o tym, że nie mogą okazywać emocji, nie mogą płakać, że to jest takie tak zwane niemęskie i jak potem trudno takiemu później mężczyźnie będzie funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi, bo jeżeli on się nie nauczy różnych emocji, które nim targają i nie ma możliwości wglądu w te emocje, to potem trudno oczekiwać od niego, że będzie też miał zachowanie empatyczne i wobec innych osób będzie potrafił odczytywać emocje innych osób, skoro na samym początku ktoś mu powiedział, że on nie może okazywać emocji i że nie wolno i że to jest często jeszcze piętnowane, wyśmiewane i odbiera się mu męskość i płeć, z którą się urodził i takiej płci się ta osoba czuję, więc no, na pewno są to bardzo krzywdzące, bardzo smutne i przykre rzeczy, które niejednokrotnie słyszymy na swój temat albo na temat płci przeciwnej. No i co z tym robić, to za chwilę spróbuję powiedzieć. Natomiast teraz chciałabym przejść też do tego, z czego
często biorą się te stereotypy w naszym funkcjonowaniu, nie tylko jeżeli mówimy o tej socjalizacji pierwotnej, czyli na poziomie rodziny, bo niektórzy może rzeczywiście tak są wychowywani, że słyszą takie rzeczy o danej płci, ale nawet jeżeli my wychowując się w danej rodzinie nie słyszymy stereotypów na temat danej płci albo w tym kontekście nie jesteśmy wychowywani, żebyśmy takie, a nie inne zachowania i cechy u siebie prezentowali, które są w kontekście naszej płci gdzieś tam przez niektórych uważane za typowe, to jednak wchodząc do pewnych instytucji, a najczęściej jednak już do szkoły, zauważamy, że szkoła ma ogromny wpływ na to, jak my postrzegamy daną płeć, jak funkcjonujemy pod kątem takiej, a nie innej płci i jak gdyby, jak ta socjalizacja w szkole w obrębie naszych ról płciowych, w obrębie tego, jak my sami też postrzegamy siebie i innych reprezentantów swojej czy płci przeciwnej, jaki ogromny wpływ ona ma też na powielanie pewnych stereotypów, bo w szkole nie tylko się powiela stereotypy, ale też się pewne stereotypy nagle zaczyna słyszeć, nagle się przekazuje i jak gdyby jesteśmy też uczestnikami pewnych zachowań i niejednokrotnie odbiorcami pewnych też dyskryminacyjnych zachowań ze strony innych osób, które kierują się takimi, a innymi stereotypami płci. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na dwie kwestie. Z jednej strony na przekaz, który idzie, no taki mniej formalny przekaz, albo czasami zawalowany, związany z podręcznikami szkolnymi, a z drugiej strony z osobami, które dla niektórych, no z racji tego, że są starsze, wydawałoby się, że mądrzejsze, bardziej wyedukowane, mają więcej doświadczeń, traktowane jako autorytety, a jednak kierujące się takimi, a nie innymi przekazami. No to krótko na temat tego, jak stereotypy w podręcznikach, tak? Pokazuje mi się, że coś piszecie. Marlena napisała, ja jeszcze ze swojego doświadczenia powiem. Takie stereotypy dotyczące wymaganych postaw, cechów charakteru, zainteresowań, bardzo głęboko mogą zakorzenić problemy z identyfikacją płciową. Bo się chyba nie pasuje do swojej płci, skoro ma się więcej cech przeciwnych. Absolutnie to prawda. Jeżeli mówimy, za chwilę będę mówiła, to już pod koniec podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie o tak zwanej modelowej męskości, modelowej typowej kobiecości. Na pewno tutaj w tym bardzo dziękuję za ten komentarz, bo chciałam, fajnie, że on wybrzmiewa, bo absolutnie to jest to, że jeżeli my w te ramy nie pasujemy, to zaczynamy się zastanawiać, co z nami jest nie tak, skoro większość uważa, że tak powinno to wyglądać, a my mamy zupełnie inaczej albo wręcz jesteśmy po drugiej stronie, a przecież czujemy się kimś właśnie z tej strony, tak? Więc tutaj to jest bardzo, bardzo trudna i skomplikowana sprawa i niejednokrotnie młodzi ludzie borykają się z tymi wszystkimi sytuacjami, które później wobec nich są stosowane, które na swój temat słyszą. Natomiast wchodząc do środowiska szkolnego, niestety bardzo często te zachowania, jeszcze dodatkowo powinnam tutaj jeszcze powiedzieć o rówieśnikach, którzy przecież w tym środowisku szkolnym funkcjonują i niejednokrotnie też stereotypowo, dyskryminacyjnie wobec nas albo innych osób się zachowują. Ale pozwólcie, że krótko na temat tych podręczników powiem, ponieważ no wiadomo, że podręczniki mają tą funkcję bardzo ważną, dydaktyczną, gdzie przekazywana jest wiedza dotycząca danych zagadnień programowych, które wynikają z kształcenia na danym etapie rozwojowym i wiekowym, ale trzeba pamiętać o tym, że w wielu niestety podręcznikach też jest ukryty program, tak zwany hidden curriculum, który mówi o tym, że gdzieś między wierszami, ale też niekoniecznie między wierszami, bo za chwilę Wam pokażę niektóre przykłady, możemy zauważyć kwestię dyskryminacji ze względu na płeć i powielanie pewnych stereotypów dotyczących płci, tego, jak dana płeć powinna się zachowywać, wyglądać, jakie zawody powinna uprawiać, więc to jest niestety tak, że wielokrotnie my nawet nie chcąc spotykać się ze stereotypami, które gdzieś tam się pojawiają w środowisku szkolnym, otwieramy podręcznik i zauważamy, że szczególnie w młodym wieku te podręczniki do szkoły podstawowej mocno bazują jednak na tych stereotypach i ten seksizm, który jest ukryty, właśnie ta ukryta, to co macie tutaj, ten program ukryty, który gdzieś tam przemycany jest trochę w kontekście podręczników, nadal się dzieje. Wydawałoby się, że wiele raportów i badań mówi o tym, że to są krzywdzące obrazki, krzywdzące teksty, że te elementarze dla maluchów naprawdę już niejednokrotnie są dawno temu oderwane od rzeczywistości. To nadal w niektórych podręcznikach mocno wybrzmiewają te powielane stereotypy, mocno utrwalane społecznie,
co za tym idzie, no też no, wpływają one na to, że małe dzieci zaczynają gdzieś tam, no jeżeli mają taką możliwość, inaczej są wychowywane, no to mogą to kwestionować, ale wiadomo, że na samym początku w podstawówce bardziej się przyjmuje to, co gdzieś tam się do dzieci mówi, te dzieci to bardziej do siebie przyjmują, niż zadają pytania. Jak zadają pytania, w zależności oczywiście od tego, jakiej są płci, tak są potem w kontekście tego zachowania w szkole, w odniesieniu do tego, co słyszą i co czytają i jak się ich uczy i o czym się ich uczy, potem tak, a nie inaczej odbierane i traktowane. Więc trzeba pamiętać o tym, że ten ukryty program warto gdzieś tam w tych podręcznikach nadal śledzić i obserwować i zgłaszać gdzieś tam tym wszystkim, którzy nad tymi podręcznikami pracują. Oczywiście trochę już tych badań jest i wiele osób, które podręczniki tworzy, zaczyna jednak zwracać uwagę nie tylko na seksizm, który gdzieś tam między wierszami wybrzmiewa w tych podręcznikach, ale też na różne inne formy dyskryminacji i powielania stereotypów. I coraz lepiej, nie ukrywam, no, to jest radosna informacja, coraz lepiej te podręczniki wyglądają, ale w niektórych kwestiach nadal jest wiele do zrobienia. I tutaj też warto pamiętać o tym, że niejednokrotnie trochę też naginana jest wiedza na temat świata w niektórych podręcznikach, bo przecież dzieci, no umówmy się, no nie są głupie i często mają inne doświadczenia niż to, co się w tych podręcznikach pisze i co się mówi o kobietach i mężczyznach. I potrafią to bardzo szybko zakwestionować i z takim swoim właśnie dziecięcą ciekawością świata powiedzieć, że one się nie zgadzają, bo u nich w domu jest zupełnie inaczej, bo to nieprawdziwe jest zdjęcie i dlaczego one słyszą takie, a inne informacje. W późniejszym okresie, kiedy już widzimy, że jesteśmy za pewne informacje i postawy i komentarze piętnowani, przestajemy trochę się tak zachowywać, bo mamy za wiele do stracenia, albo nie chcemy gdzieś być traktowani negatywnie, albo właśnie przez pryzmat swoich zachowań i opinii stygmatyzowani, więc zaczynamy się z pewnych rzeczy wycofywać. Natomiast maluchy jeszcze mają tą naiwność cudowną w sobie, że nie boją się czasami odezwać i powiedzieć pewnych rzeczy i niejednokrotnie no, same zwracają uwagę na to, że to chyba nie ten obrazek, to chyba jest taki bez sensu, albo one nie rozumieją, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Często jednak też te nierówności są nieoczywiste i jakoś nieuchwytne, szczególnie małym dzieciom, niektórym może być trudno. Dodatkowo, jeżeli mają podobne kwestie funkcjonowania w swoim domu rodzinnym, to nie zawsze są w stanie pewne rzeczy wyłapać. I tutaj Wam na przykład chciałam pokazać ze szkoły podstawowej jeden z podręczników, no, informacje, które są w jakiś sposób zakamuflowane, no bo kim jest mój tata i tutaj mamy takie zawody, które częściej są jednak przypisywane jednak mężczyznom, a kto pracuje w szkole, to tutaj mamy bardziej sfeminizowany obrazek, więc tutaj pewne cechy fizyczne pokazane dla danej płci, które związane są między innymi z tymi stereotypami dotyczącymi powinności zawodowych czy ról społecznych prezentowanych na obrazkach gdzieś tam, przemycają jakieś informacje, że panowie to bardziej tutaj takie zawody, a panie to jednak te zawody związane w cudzysłowie ze służalczością, z opiekuńczością, zajmowaniem się innymi, ogarnianiem rzeczywistości. Natomiast te w cudzysłowie bardziej poważne i takie związane z pewną rangą społeczną zawody jednak dla panów są tutaj w tych obrazkach prezentowane. No i dodatkowo oprócz różnych podręczników, które moglibyśmy sobie zacząć analizować, mamy też podręczniki do wychowania do życia w rodzinie, tego przedmiotu, który się nazywa, który potocznie nazywamy edukacją seksualną, w których też jest masa przekłamań, masa stereotypów, masa nieścisłości, zaprzeczania jednych informacji drugich i wszystkich tych innych rzeczy, o których tutaj w kontekście seksualności sami podawaliście, jeżeli chodzi o chłopców, dziewczęta, ich seksualność, ich płeć, ich zachowania, myśli i emocje. To też jest bardzo przykre, bo tak naprawdę no, w ramach pewnych przedmiotów warto jednak, żeby kwestie dotyczące stereotypów płci były poruszane z uczniami w ramach danych przedmiotów. No to moim zdaniem edukacja seksualna czy też wychowanie do życia w rodzinie jest najlepszym moim zdaniem miejscem na dyskusję, na rozmowę i na jak gdyby przekazywanie informacji związanych z tym, jakie są stereotypy, jakimi się ludzie kierują dotyczącymi
płci, dotyczące płci, jakie one mogą mieć konsekwencje i czy to w ogóle dobrze, że my tak o pewnych rzeczach myślimy, czy jednak warto by było te horyzonty myślowe zmieniać i jakoś poszerzać. Ale w wielu podręcznikach w ogóle kwestia związana z pojęciem roli społecznej w odniesieniu do płci nie występuje. Bardzo rzadko występuje też kwestia dotycząca stereotypów, tego jak one są krzywdzące, jak dyskryminacja negatywnie wpływa na osób, które są jej poddawane i też na te, które tą dyskryminacją się posługują. No i niejednokrotnie wręcz powielane są te stereotypy, o których sami pisaliście i pisałyście. I nie ma żadnego komentarza, no, co należy z tym zrobić, czyli jak walczyć z takim dyskryminacyjnym wobec nas czy innych osób podejściem i jak my możemy się też przed tym chronić i co możemy zrobić, żeby było jednak lepiej i inaczej. No i też warto pamiętać o tym, że te pewne role i funkcje, które są w podręcznikach występujące, z reguły są uznawane za stałe i za pewniki i rzadko ulegają one odwróceniu. No i często właśnie jest to opozycyjność świata mężczyzn do świata kobiet. Nie ma tutaj znaku równości absolutnie. A jeszcze mniej jest przykładów, które byłyby jak gdyby zaprzeczeniem tego, co mówi się o tych rolach przypisanych danej płci, że kobiety wykonują zawody nie kobiece, a mężczyźni nie męskie. No to ewentualnie tak, natomiast nie, rzadko wybrzmiewa to w taki sposób, że ludzie mają prawo podejmować takie, a nie inne zawody i to niekoniecznie płeć musi ich predysponować do wykonywania takiej, a nie innej profesji. Więc bardzo często też w podręcznikach kobiety na kontrze do mężczyzn są przedstawiane albo zaprzeczana jest kobiecość i męskość w odniesieniu do wielu treści, które w tych podręcznikach się znajdują, albo się mówi właśnie o tej typowej kobiecie, jakby istniał taki wzorzec. No w naszej kulturze istnieje póki co nadal, tak samo jak mocno wybrzmiewają informacje na temat typowej, tej standardowej, ale mocno stereotypowej męskości. I dodatkowo jeszcze warto tutaj by było powiedzieć o tak zwanych przekazach nauczycielskich, bo rzeczywiście to nie tylko jest kwestia podręczników, bo ewentualnie zawsze podręcznik można zmienić albo z niego nie korzystać, albo mądry nauczyciel niekoniecznie będzie z takich, ani innych podręczników korzystał i ma wobec tego wybór. Natomiast nauczycieli nie zawsze możemy zmienić, nie zawsze możemy sobie wybrać. I to, co też jest krzywdzące w środowisku szkolnym, to, że niektórzy nauczyciele, czy świadomie, czy nieświadomie, przejawiają postawy dyskryminujące, dyskryminacyjne, przejawiają i sami kierują się wieloma stereotypami i są też badania, które pokazują, że zupełnie inaczej niektórzy nauczyciele traktują chłopców i traktują zupełnie inaczej, mają wobec dziewcząt zupełnie inne oczekiwania. Więc tutaj też jest to ogromna niesprawiedliwość, bo wiele osób nie rozumie, dlaczego będąc chłopcem, dziewczyną, nauczyciel go tak, a nie inaczej traktuje, tak, a nie inaczej do niego się odzywa. Często właśnie wzmacnia też stereotyp płci, gdzie mówi się o tym, że dziewczynki mają być niewidzialne, mają nie przeszkadzać, mają być grzeczne, na kontrze do chłopców stawiając, mówiąc o tym, że chłopcy mają prawo albo mogą być z racji tylko tego, że mają taką inną płeć, bardziej rozbrykani, bardziej rozwydrzeni, ewentualnie im się zgodę daje na to, że mogą trochę porozrabiać. I też tutaj w tych komunikatach, zachowaniach, te przekazy nauczycielskie, które wybrzmiewają i są widoczne i też są często powodem do tego, że młodzi ludzie czują się niefajnie, bo są traktowani przez pryzmat własnej płci tak, a nie inaczej. No to mówimy o tych różnych oczekiwaniach i patrząc nawet na kwestie oczekiwań wobec dziewcząt i wobec chłopców, jeżeli chodzi o ich wyniki w nauce, no to z reguły wielu nauczycieli więcej oczekuje od dziewczynek, ale z drugiej strony, jak one się przykładają, no to jest normalne, że dziewczynka ma się dobrze uczyć i ma osiągać sukcesy w edukacji, ale z drugiej strony to nie mogą być pewne zachowania, które są pozwalane na które pozwala się chłopcom, typu rywalizacja. Dziewczynki mają być pilne i mają się dobrze uczyć, ale to chłopcy mają być inteligentni i to chłopcy mają wykazywać się odpowiednim myśleniem. Więc to, jakie są oczekiwania, niejednokrotnie są też na kontrze do tego, jakie mają być osiągnięcia związane z tymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o edukację dziewcząt i chłopców.
Innym przekazem u niektórych nauczycieli są też przypisywanie odmiennych uzdolnień, umiejętności, możliwości intelektualnych, tak? Więc nawet jeżeli dziewczynka to osiąga, to dlatego była pilna, nie dlatego, że była inteligentna na przykład, tak? U chłopców bardziej inteligencja wybrzmiewa w takich oczekiwaniach nauczycieli wobec takiej, a nie innej płci. To jest kolejna rzecz. Inna rzecz to też jest związana z tym, że inaczej trochę też uczniowie są traktowani w sytuacjach, kiedy to zachowanie jest nieodpowiednie i odmienne kary wobec nich są stosowane, jeżeli chodzi o płeć. I tutaj bardzo często tak jest, że jeżeli już jest jakiś konflikt na poziomie nauczyciel-uczeń, to w przypadku dziewcząt niejednokrotnie on dotyczy tego, jak ona się odzywa do nauczyciela, jak się ewentualnie zachowuje, jak wygląda, jaki ma ubiór. Natomiast w przypadku chłopców częściej te konflikty dotyczą tego, jak oni się zachowują wobec rówieśników, czy są agresywni, czy pyskują, czy są agresywni w stosunku do nauczyciela, więc znowu mamy trochę też inne wartości temu przypisywane. A co za tym idzie, też inne kary są stosowane wobec jednej, drugiej płci. Dziewczynkom częściej się obniża oceny zachowania, ewentualnie wpisuje się im jakieś punkty karne albo informacje do dziennika ucznia. A chłopców bardziej straszy się tym, że się wezwie do szkoły rodziców. Więc też zobaczcie, że nawet sama kara za nieodpowiednie zachowanie niejednokrotnie związana jest z tym, jaką uczeń ma płeć. No i jeszcze też badania, które pokazują to, że niektóre wyniki testów i sprawdzianów związane są z tym, jaką uczeń ma płeć. Takie badania były kiedyś robione, gdzie był test matematyki rozwiązywany przez młodych ludzi i były tam napisane imiona i częściej dziewczynki, pomimo takiej, a nie innej liczby punktów, dostawały niższe trochę oceny, albo punktacja była zaniżona. No i nie wiadomo, czy to nie właśnie z tego powodu, że mniejsze były oczekiwania wobec dziewczynek, a chłopcy to mają się przecież w matematyce sprawdzać lepiej niż dziewczynki, bo tak się uważa, że są lepsi w tych dziedzinach, w tak zwanych przedmiotach ścisłych. I znowu kontekst oczekiwań, tak, że dziewczynki mają iść w kwestii nauki przedmiotów humanistycznych, a chłopcy przedmiotów technicznych i bardzo czasami dziwnie niektórzy nauczyciele patrzą na uczniów, którzy wybierają inny typ szkoły, niż by się oczekiwało w obrębie ich płci. Czyli na przykład idą do szkoły chłopcy tam, gdzie częściej chodzą dziewczęta i się dziwnie na nich patrzy, trochę jak na kosmitów, a na dziewczynki, które wybierają uczelnie techniczne albo szkoły techniczne, albo zawodowe, też się mówi, no co dziewczyna nie ma aspiracji, że idzie do zawodów i chłopak ma mieć zawód, a dziewczyna ma być wykształcona, ale z drugiej strony to wykształcenie, jak już osiągnie, no to ma iść do domu i tam te dzieci bawić, więc zobaczcie też, jakie są tutaj też te nierówności, nieścisłości. No i przechodzimy do końcówki naszego spotkania, czyli tego, jakie konsekwencje mogą być w wyniku posługiwania się takimi innymi stereotypami, jak one się przekładają na nasze funkcjonowanie i też na funkcjonowanie innych osób. Wiele z tych rzeczy omówiliśmy już sobie wcześniej, więc tak jak gdyby podsumowując, no na pewno mogą wpływać na to, że możemy mieć doświadczenie ograniczone, bo skoro jako pewnik przyjmujemy pewne rzeczy, no to nie chcemy poznawać, nie chcemy zdobywać nowego doświadczenia, niekoniecznie chcemy się uczyć nowych rzeczy, co wpływa na to, że nie idziemy do przodu, nie rozwijamy się, a horyzonty myślowe przypominają poprzednie epoki. Na pewno zniekształcają obraz rzeczywistości, o czym wcześniej mówiłam, i jest to bardzo trudne i negatywne, ponieważ no, rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej niż niektórym osobom się wydaje, a z uporem maniaka te osoby mówią, że na pewno jest inaczej niż ta rzeczywistość by pokazywała. Co za tym idzie, no też są źródłem konfliktów i niejasności osób, które się kierują takimi innymi stereotypami. My też często, jeżeli się kierujemy tymi stereotypami, możemy być totalnie oderwani od rzeczywistości, która nas otacza, no bo jeżeli to nie jest prawda i jeżeli to są jakieś schematy uproszczone, myślowe, no to możemy funkcjonować w ogóle jakbyśmy byli z innej bajki albo jakbyśmy czuli, że jesteśmy w innej bajce i przez to też możemy być postrzegani przez innych jako osoby z tej drugiej strony, co oczywiście jest bronią obosieczną. Co jeszcze? Powodują, że łatwo nami manipulować. Absolutnie tak, bo im bardziej my się kierujemy tym, co nam gdzieś ktoś mówi, że tak na pewno jest, im mniej kwestionujemy pewne rzeczy, im mniej poddajemy wątpliwość, im mniej coś sprawdzamy, tym łatwiej jest nami kierować i manipulować. Co za tym idzie, no ma to wpływ na to, że pewne zachowania podejmujemy
no, mogą się przeciwko nam obracać, tak? No, bo nie mamy nad tym refleksji. A niejednokrotnie też, no, jeżeli zwalniamy siebie sami z myślenia na dany temat, no to potem no, nasze tłumaczenie, że myśmy nie wiedzieli, że tak robią inni, myśleliśmy, że tak to ma wyglądać, mogą nie przynieść odpowiednich rezultatów. To też często nas zwalnia z poczucia jakiejś odpowiedzialności za to, co robimy, uważając, że skoro wszyscy są tacy, albo wszyscy tak robią, albo powinni, muszą coś robić, no to przyjmujemy to za pewnik i też jak gdyby nie mamy innych oczekiwań wobec niektórych osób, ale też nie reagujemy na to, jak niektórzy wobec innych się zachowują. Na co za tym idzie? No jesteśmy bardzo bierni i jak gdyby nic nie robienie jest jak gdyby kolejnym gwoździem do trumny tych osób, które stereotypowo innych traktują i też wobec nich stosują takie, a nie inne dyskryminacyjne zachowania. No niektórzy właśnie, tak mówiłam, usprawiedliwiają te swoje postawy i zachowania, ale na te rzeczy nie ma usprawiedliwienia, bo funkcjonujemy w świecie, którym jesteśmy w stanie się wyedukować, gdzie warto mieć refleksję nad pewnymi rzeczami, a jeżeli nas coś uwiera i denerwuje, to warto to kwestionować albo coś z tym robić i za chwilę zapytam Was, co z tym robić. No i też mogą być krzywdzące nie tylko dla osób, z którymi my funkcjonujemy, ale też mogą być krzywdzące dla nas samych, bo ludzie przestają nas lubić, bo nie chcą się z nami spotykać, bo uważają nas za osoby, które gdzieś tam mają małe horyzonty myślowe albo takie, które są nieedukowalne, niezmienialne i jak gdyby no niekoniecznie jesteśmy dobrymi partnerami do bycia z nami, funkcjonowania, rozmawiania i spędzania czasu ze sobą. No i też grożą internalizacją, czyli jak gdyby ta internalizacja polega na tym, że przyjmujemy to też w kontekście siebie samych, bo skoro takie są kobiety, a jestem kobietą, no to na pewno też taka muszę być, więc jakoś niektóre osoby mogą próbować na siłę siebie zmieniać, chcąc spełniać oczekiwania innych osób albo to, co wynika z tych stereotypów. No przyczyniają się do powielania stereotypów, bo im dłużej w nich jesteśmy, tak jak mówiłam wcześniej, kłamstwo, które wielokrotnie słyszymy, niektórzy zaczynają przyjmować jako pewnik, jako prawdę, wprowadzają w błąd i mogą też powodować dezorientację. Tu mówiliśmy właśnie o tym, że z jednej strony mam być taki, a z drugiej strony taki być nie mogę i nie wiem, co wobec tego ktoś ode mnie oczekuje i jaki tak naprawdę powinienem czy powinnam być. No i też są źródłem wielu kompleksów, no bo jeżeli nie spełniam tych społecznych oczekiwań, które wynikają z pewnych stereotypów dotyczących kobiecości i męskości, no to albo wprawia mnie to w zakłopotanie, albo powoduje jakąś śmieszność, albo zdenerwowanie i poczucie winy jakieś, że nie jestem w stanie tego osiągnąć wbrew moim staraniom. Albo dodatkowo jeszcze różne lęki temu towarzyszą, bo boję się, że ktoś mnie będzie tak, a inaczej negatywnie odbierał, bo nie spełniam tych oczekiwań albo nie wchodzę w te role i te ramy, które inni mi narzucają z zewnątrz. No mówiliśmy tutaj o tym rozwoju psychicznym, jak krzywdzące właśnie jest to, że ci chłopcy nie mogą uczyć się tych emocji, a dziewczętom też obcina się możliwość funkcjonowania z różnymi też emocjami, albo jak gdyby też się dodatkowo od nich wymaga tego, żeby nad tymi emocjami panowały, więc to też powoduje u nas albo u innych osób, może powodować różne trudne i negatywne stany psychiczne. Od problemów związanych z emocjami, poprzez jakieś lęki, fobie, uprzedzenia, to już mówiłam, poprzez też różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym na poziomie rówieśniczym, czy też z innymi osobami, reprezentantami własnej, czy innej płci. Do tego jeszcze rozwój psychiczny niektórych osób może się zatrzymywać, bo nie dają sobie prawa do odczuwania pewnych emocji, myśląc, że nie wolno i nie powinni. No i też dodatkowo jeszcze mogą być źródłem, no mówiliśmy o kompleksach, ale mogą być też źródłem różnych trudnych stanów psychicznych poprzez właśnie stany depresyjne, stany lękowe, do tego dochodzą jeszcze próby samobójcze, depresja i wszystkie inne trudne emocje, z którymi ludzie się muszą borykać, a wcale by nie musieli, gdyby tych stereotypów wobec nich ktoś nie stosował albo sami mocno do siebie nie przyjmowali. No i niejednokrotnie mają wpływ na to, jak budujemy i jak nas postrzegają inni, jakie relacje z innymi tworzymy. No o konfliktach mówiłam. No i też mówiłam też o tym, że nie musimy się starać na wysiłek poznawczy, no bo wszystko z góry wiemy, bo wszyscy tacy przecież sami są. No i mówiłam też o tym, że albo wpływa to na to, że czujemy się wyalienowani i wyobcowani, albo sami tak
tak innych postrzegamy i traktujemy, albo dychotomizują, czyli jak gdyby robią podział na tych naszych i na tych innych, którzy są dla nas zagrożeniem, których nie lubimy i nie chcemy widzieć i z nimi się przyjaźnić, kolegować, pracować, funkcjonować wspólnie. No i chciałam Was zapytać, czy jednak ta wojna płci, o której gdzieś tam niektórzy mówią, że istnieje, funkcjonuje, czy warto jednak tą wojnę płci prowadzić i tak naprawdę do czego ona może prowadzić, no to trochę o tym mówimy. I czy warto tak naprawdę w takim kontekście funkcjonować? No i co za tym idzie też tutaj w kontekście tej modelowej tożsamości męskiej i kobiecości, to słów kilka chciałam powiedzieć, bo rzeczywiście te elementy mocno wybrzmiewają w tych stereotypach, które poruszaliście i poruszałyście wcześniej. Trochę niektóre nas bawiły, bo sama się gdzieś tam pod nosem uśmiechałam, a inne wprawiały w zakłopotanie jeszcze i przy innych można było załamać ręce albo się w ogóle załamać. Ale rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że gdy mówimy na przykład o kobiecości, tak, to tak zwany kult prawdziwej kobiecości niejednokrotnie na pierwsze miejscu stawia właśnie to, że kobiety powinny być religijne. Co za tym idzie, tak, ta pobożność, ta czystość dotycząca seksualności, czyli prawdziwe kobiety, tak jak mówiliście, mają się nie interesować seksem, nie mogą inicjować zachowań seksualnych, nie mogą mówić o tym, że seks sprawia im przyjemność, mają być często bierne w tym seksie, a z drugiej strony oczekiwania wobec kobiet są takie, że ewentualnie mają dawać przyjemność mężczyźnie, czyli mają być narzędziem do zaspokojenia seksualnego mężczyzny, więc to już na samym początku buduje i powoduje no, niezrozumienie i jak gdyby sprzeczne informacje, bo raz ma być czysta i pobożna i uległa też w seksie, a z drugiej strony no, ma być narzędziem spełniania różnych fantazji seksualnych mężczyzny. A do tego jeszcze tak tutaj podkreślaliście niejednokrotnie to, że jak gdyby miejscem, w którym kobieta najlepiej funkcjonuje i się rozwija, jest zacisze domowe i tylko do tego jest tak naprawdę urodzona i predysponowana. Więc to jest ten kontekst dotyczący kobiecości, natomiast w elementach stereotypów związanych z męskością niejednokrotnie pojawia się no, kwestia związana z tak zwanym typowym mężczyzną, gdzie ten machizm, o którym pisaliście, mówiliście i pisałyście i mówiłyście, też wybrzmiewa, że z jednej strony typowo męskie jest właśnie to, że ma być mężczyzna właśnie u steru, ma być, że mężczyźni są skazani na sukces, mają ten sukces osiągać i zawodowy, i ekonomiczny, i społeczny, że mają prawo do agresji i się im więcej wybacza. Z drugiej strony, że mają tak, a nie inaczej funkcjonować w relacjach męskich zupełnie inaczej, a w relacjach kobiecych zupełnie inaczej. Ewentualnie pozwala się im na to, żeby byli brawurowi, gwałtowni i obyci w seksie. A na kontrze często stawia się jeszcze w tych stereotypach wszystko to kobiece, tak? Czyli nie dość, że się wymaga od mężczyzn wielu rzeczy uznawanych za typowo męskie, to dodatkowo jeszcze to, co dla mężczyzn bardzo jest często trudne współcześnie, to wycina się im wszystko, co jest traktowane jako cecha kobieca, czyli nie dość, że mają być męscy, to jeszcze nie mogą być kobiecy. Więc to jest to, co wybrzmiewa i też jak gdyby trzeba pamiętać o tym, że w obecnych czasach zachowania te związane z, znaczy zachowania dziewcząt zaczynają się mocno zmieniać. No do tego przyczyniły się ruchy feministyczne i też takie podejście skoncentrowane na kobietach i zaczyna to się mocno zmieniać, jeżeli chodzi o stereotypy dotyczące tego, co się o kobietach myśli, mówi i gdzieś tam wymaga od nich. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że niestety mężczyźni i chłopcy często zostawieni są sami sobie i tutaj nie za dużo się tutaj wymaga, albo jak gdyby uważa się, że to kobiety się ewentualnie zmieniają, a mężczyźni nie muszą się zmieniać, bo to przecież jest normalne, żeby takim być. No i też trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo dużo tych wymogów, no sami tutaj pisaliście i pisałyście o tym, jak wiele rzeczy w stosunku do mężczyzn się traktuje w kontekście stereotypów, jakie to jest trudne też do udźwignięcia przez wielu chłopców i mężczyzn, i niejednokrotnie gdzieś tam nie ma dla nich trochę przestrzeni na zmianę. Niekoniecznie mówimy o ruchach,
które pozwalają na emancypację kobietom i dziewczętom i dużo się o tym mówi i pisze i słyszy i działa na rzecz właśnie kobiet, a z drugiej strony no niejednokrotnie mężczyźni są zostawieni sami sobie i niekoniecznie wybrzmiewa ich głos w odniesieniu do walki z dyskryminacją ze względu na płeć. To też, co jest istotne, już tak kończąc z wami spotkanie, bo nawet nie wiem, że to już tyle czasu minęło, to to, że trzeba pamiętać o tym, że to, co związane jest z podziałem na role kobiece i męskie, absolutnie nie wynika z płci i to nie natura jest źródłem podziału na to, co się mówi, co się przypisuje, jakie role przede wszystkim przypisuje się kobietom, mężczyznom, ale przede wszystkim kultura. I tak jak z naturą nie zawsze jesteśmy w stanie walczyć, tak kulturę można zmienić. I skoro ten zastany porządek nie jest jednak naturalny, wrodzony, no to na pewno można go zmienić, jest zmienialny i na pewno to chciałabym, żeby wybrzmiało w moim spotkaniu z wami, że możemy to zmienić, możemy coś w tej kwestii zrobić. No i moje ostatnie pytanie, jak to zrobić? No to na podsumowanie mam ostatni slajd, ale jeżeli macie jeszcze siłę i ochotę, to chciałabym usłyszeć, czy macie jakieś pomysły, jak to zmienić. Co oczywiście nie jest łatwe, ale da się zrobić. Myślę sobie, że już możecie być zmęczeni, bo wiem, że... a jednak, proszę. Jest od Joanny wiadomość. Edukacja, reagowanie, postawa otwartości i ciekawości. Super. Wychowywać dzieci w wolności od stereotypów. Jak najbardziej, jak się da. Organizując i uczestnicząc w takich spotkaniach, edukujemy siebie i innych na temat szkodliwości stereotypów. Przede wszystkim dialogiem, edukacją, niepowielaniem stereotypów. Reagowanie na wszelkiego rodzaju stygmatyzujące, stereotypowe komentarze, które słyszymy na co dzień. Przełamywać stereotypy samemu. Zaczynamy od siebie, tak jest. To najłatwiej zrobić, tak? A z drugiej strony najtrudniej. No pięknie, słuchajcie, no ja nie mam nic do dodania, bo jak gdyby edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, nie? Tak, często dyskryminacja jest mylona z poglądem albo własnym zdaniem. Mówienie o tym otwarcie pomoże z tym walczyć. Pokazywać, że można żyć różnie i w zgodzie ze sobą. I pokazywanie, że inny to nie znaczy wróg, tak? I że fajnie się właśnie od tych innych uczy, bo zawsze możemy się bardziej rozwijać, więc... Tak, tutaj mówicie i piszecie sami, tak? Musimy wychodzić na ulicę, protestować, wyrażać sprzeciw, uczestniczyć w wyborach, głosować zgodnie z własnymi poglądami, a nie dawać się przekupić. No wzruszające jest to, co piszecie, absolutnie. No tak mądre dzieciaki, młodzi ludzie, że aż serce rośnie i bardzo jestem zadowolona i szczęśliwa, że mam możliwość pracy z takimi młodymi ludźmi i serce rośnie, bo idzie i rośnie nowe pokolenie, które mam nadzieję zmieni coś i ten porządek trochę nam pozamiata i zrobi swój własny. Bardzo miło by to słyszeć. Jest jeszcze kolejna wiadomość. Czy możemy prosić o polecenie jakiejś pani ulubionej literatury w temacie naszego spotkania? I kolejna na koniec mam slajd z literaturą, którą polecam. Dobrze. Znaczy książek na temat ról dotyczących płci, dyskryminacji jest naprawdę dużo i ja tylko mam kilka, z których korzystam i które polecam, jak wpiszecie literatura na temat stereotypów dotyczących płci, to naprawdę bardzo pokaźne ilość książek się wyświetli i na szczęście już te książki są i są one dostępne i mądrzy ludzie tam mądre rzeczy piszą, tak? Nie traktować płci jako zmiennej rozstrzygającej w życiowych sprawach. Robię coś, bo chcę, a nie dlatego, że mam jakąś płeć. Mówienie otwarcie o naszych cechach czy zainteresowaniach, zachowaniach, które właśnie stereotypowe nie są, by oswajać społeczeństwo z innymi wzorcami i możliwościami. I cieszę się, że to się wszystko nagrywa, bo mam nadzieję, że pójdzie w świat i inni usłyszą, że można i że się da i że są narzędzia, o których sami mówicie. Zdecydowanie tak.
A co jest z literatury w kwestii edukacji małych dzieci? Jak to przemycać do innych zajęć? Dobrze, to spróbuję jeszcze coś na ten temat. I jeszcze no jest to, słuchanie zamiast tak? Ja wiem lepiej. I na razie tak. To wszystko. Nie wszystko. No, jednak nie. Zwracanie uwagi na wzorce, zwłaszcza na przykład wśród młodych ludzi, które dostępne są w internecie, na przykład na YouTube, wśród influencerów. No to zobaczcie, ile mioteł, żeby ten porządek zmienić jest, tak? Ile narzędzi, że się tak nomenklaturą posłużę AGD. Absolutnie tak. No przede wszystkim edukacja i bardzo się cieszę, że tak licznie chcecie o tym podyskutować i że macie gotowość i otwartość na to, żeby też posłuchać i też trochę wgląd w siebie zrobić, bo to jest wszystko to, co mówicie, tak? Bez edukacji, bez wglądu w siebie, bez wiedzy na temat tego, że wcale nie musi być tak, jak nam niektórzy mówią i że warto pomyśleć, czy i poszukać, czy rzeczywiście no, to jest prawda objawiona i ona działa we wszystkich sytuacjach, czy jednak są wyjątki od tej reguły i tak naprawdę te wyjątki są najciekawsze, bo są warte poznania, warte zwrócenia na nie uwagi, nie wyśmiewania, nie dyskryminowania, tylko właśnie docenienia tego, że w gąszczu takich samych my możemy być perełką i możemy spotkać perełkę, tak? I to jest fajne, żeby to dostrzegać, więc z jednej strony świadomość i edukacja, no dzięki edukacji jesteśmy świadomi, mamy wiedzę, możemy coś z tym robić, możemy się na coś nie zgadzać, tak? Bo wiemy, z czego to wynika. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, tak jak mówicie, no dawanie przestrzeni do dyskusji, no nie musimy się zgadzać ze wszystkim. Mamy prawo do swoich poglądów, opinii, ale każdej stronie należy się szacunek i godność. Więc nawet jeżeli coś nie jest naszą bajką, nawet jeżeli coś, no czegoś, no z czym się nie zgadzamy, to miejmy odwagę o tym rozmawiać, ale róbmy to z kulturą, tak? No bo jeżeli oczekujemy czegoś od innych, to oczekujemy tak samo tego od siebie samych. No i też absolutnie uczmy się siebie nawzajem i doceniajmy tą różnorodność, której jesteśmy, bo dzięki temu świat jest kolorowy i piękny, inaczej byłoby strasznie nudno, tak? Gdybyśmy wszyscy byli do linijki przyłóż, gdybyśmy wszyscy musieli tak samo funkcjonować, rozmawiać, no jak mi, a poza tym zobaczcie, jak trudno by było się znaleźć w tym gąszczu takich samych. Bo jakbyśmy wszyscy mieli być tacy sami, no to ktoś by już mógł zająć nasze miejsce u czyjegoś boku, bo też ma tak samo i tak samo by chciał mieć. Więc dzięki temu, że jesteśmy różnorodni, to dzięki temu jesteśmy piękni, jesteśmy ciekawi i bardzo się cieszę, że macie refleksję na ten temat i że macie tak wiele do powiedzenia w tej kwestii. I tak sobie myślę, że z jednej strony zaczynajmy od siebie, ale też pracujmy nad tym, jak to inni miewają, bo nie wszyscy muszą mieć świadomość pewnych rzeczy, tak? Tak mówiłam wcześniej, czasami bezwiednie pewne rzeczy niektórzy robią, czasami idą na skróty, czasami ktoś od nich wymagał, żeby tak robili, nie mogli się nauczyć tego inaczej, ja nie chcę ich usprawiedliwiać, ale są ludzie, którzy nie mieli takiego szczęścia być wychowywanym w rodzinie, która nie dyskryminuje i gdzie nie ma stereotypów, natomiast tak jak mówiliśmy o tym, można się pewnych rzeczy nauczyć, to są umiejętności, więc brak dyskryminowania, zwracania uwagi na to, jak my się sami zachowujemy, ale też reagowania na sytuacje dyskryminacyjne wobec nas i innych też są ważne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy czegoś nie robili, no chodzi o to, ale też chodzi o to, że jeżeli jesteśmy świadkami zachowań dyskryminacyjnych w stosunku do innych albo nas samych, to coś z tym róbmy, coś mówmy, reagujmy, nie bądźmy bierni, nie udawajmy, że czegoś nie słyszymy, jak są seksistowskie żarty, niewybredne dowcipy albo zachowania, tak mówiliście, strzelanie ze staników, naśmiewanie się z kogoś, bo jeszcze mutacji nie przeszedł i tak dalej, to róbmy coś, żeby inni zobaczyli, że my na to nie dajemy zgody, że nikt nie ma prawa nas traktować tak, a nie inaczej, tylko dlatego albo aż dlatego, że jesteśmy chłopakami, dziewczynami, mężczyznami, kobietami. No i chciałabym, żebyście zapamiętali taką rzecz, która tu wybrzmiała i to chyba tylko ku podsumowaniu i podziękowaniu Wam za to, że jednak wszyscy jesteśmy równi. Nawet jeżeli jesteśmy różni, to jesteśmy równi, bo każdy jest inny i dzięki temu jest fajnie kolorowo na świecie. Doceniajmy swoją różnorodność, akcentujmy ją, dawajmy sobie prawo do tego, żeby inaczej odczuwać, inaczej myśleć. Albo szukajmy sprzymierzeńców w walce o to, żeby
nam było lepiej, żeby innym było lepiej. Próbujmy mówić w interesie tych, którzy nie mogą być usłyszeni i próbujmy robić coś, żeby było nam w przyszłości łatwiej. I ja bardzo na Was liczę, że jednak zawołujecie świat i że go zmienicie na lepsze, bo młodość to jest fajna rzecz. To chyba tyle, słuchajcie, zanim się wzruszę. Tutaj macie netografię. To jest tylko kilka rzeczy, z których korzystałam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o literaturę, to jest bardzo dużo. Ja Wam polecam te publikacje i te książki. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, to też jest na rynku bardzo dużo fajnych książek, z jednej strony mówiących o emocjach, i one nie są dla chłopców i nie są dla dziewcząt. Rzeczywiście są książki, które są pod tytułem o chłopcach dla chłopców, o dziewczętach dla dziewcząt, ale myślę sobie, że i jedna i druga płeć spokojnie z tych książek może korzystać, bo warto się siebie nawzajem uczyć. Polecam Wam Sex Ed, która dotyczy w ogóle seksualności i też kwestii dyskryminacji i wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałam. Polecam Wam książkę Edukacja seksualna Alicji Długołęckiej, profesora Lewstarowicza. Polecam Wam w ogóle fajne rzeczy dotyczące tych wszystkich małych książeczek o... Szukajcie, na rynku jest naprawdę dużo literatury. No trudno mi teraz tak na szybko wszystkie pozycje książkowe z głowy wymyślić, natomiast te fajne książki dotyczące edukacji seksualnej dla małych dzieci też trochę mówią o dyskryminacji, mówią o tych właśnie stereotypach, mówią o tym, jacy nie musimy być, niekoniecznie jacy być musimy, więc naprawdę też na rynku dużo jest publikacji i źródeł wiedzy. Już od samego malucha możemy niekoniecznie kupować zabawki, które są sfokusowane na daną płeć, tylko rozwijać dzieci, ich umiejętności, możliwości w różny inny sposób. Czasami bez zabawek można wychować fajnego chłopca i fajną dziewczynkę, więc to jest chyba też takie clue i podsumowanie. Tak. Coś się pojawia, widzę, tak? Jest wiadomość, ktoś napisał, cudowne jest to, co pani mówi. Joanna napisała, polecam nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein. Tak, też polecam. Tak, tylko napisała to tylko do panelistów, więc ja piszę to na czacie do wszystkich, więc jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. I Marlena napisała, ja jeszcze składam podziękowania za wykład, który był ekstra i wielki szacun dla całej inicjatywy, dla licealistów, którzy za tym stoją, jesteście super. Więc ja bardzo dziękuję w imieniu całej grupy, która tworzy. Absolutnie, zrobiłyście i zrobiliście coś niesamowitego, że wzięliście sprawę w swoje ręce i ja jestem absolutną Waszą fanką i bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że Wam się chce, że to robicie i że to umiecie. I że macie odwagę, żeby w tych trudnych czasach też podejmować te kwestie, które są bardzo rzadko podejmowane w taki sposób, z takim podejściem i z taką potrzebą też pomocy, wsparcia i edukacji innych, Wam równych i z Waszej bajki. Bardzo miło, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich. I tutaj Ewelina też pisze, bardzo dziękuję Pani doktor. Myślę, dziękuję. Że to było bardzo ładne zakończenie i chciałabym podziękować Pani Joannie za poprowadzenie tego wykładu i wszystkim uczestnikom i za oglądanie i za aktywność, która była bardzo duża. Webinar bardzo mi się podobał i na pewno dużo z niego wyniosłam. Mam nadzieję, że Wy również. I całe, tak jak już wcześniej było wspominane, nagranie tego webinaru będzie dostępne na YouTubie, na kanale naszym Face the Sex, gdzie są też nagrania z naszych wcześniejszych wykładów, więc zawsze możecie tam wrócić, jeśli nie mieliście okazji tam być, albo chcecie po prostu jeszcze raz posłuchać, wrócić do czegoś, to wszystko jest dla Was dostępne. Zapraszam też na już ostatni webinar z naszego cyklu, który odbędzie się w następną sobotę. Jego temat o 18. Jego temat to kampanie społeczne w zakresie edukacji seksualnej i poprowadzi go Kamil Mrozowicz. Tutaj jeszcze pisze Ewelina, czy dostaniemy tę prezentację? Jak chcecie, to dostaniecie. Nie wiem, jak Państwo dystrybujecie i jak wygląda u Was kwestia praw autorskich i różnych innych rzeczy, więc to już jest pewnie do ustalenia gdzieś tam między Wami, tak? Ja nie mam z tym żadnego problemu, tak samo jak będzie dostępne nagranie. No, tym bardziej, że uważam, że jeżeli dla kogoś będzie to przydatne i komuś się przyda, żeby dalej tą edukację i równościową, tak, niedyskryminującą, niedyskryminacyjną niósł dalej, to jak najbardziej nie ma problemu.
To myślę, że Ewelina, możesz do nas napisać na przykład na fanpage na Facebooku i wtedy się do ciebie odezwę. A ja organizatorom prześlę to i na pewno będą się z wami dzielić. Dobrze. Joanna też pisze, że bardzo dziękuję. Marta pisze dziękuję i gratulacje dla organizatorek i organizatorów. Również jeszcze raz dziękujemy. No i jeszcze dziękujemy pani Zofii. I tutaj ja też bardzo dziękuję. No i po raz kolejny jeszcze raz bardzo, bardzo serdeczne podziękowania za obecność i za poprowadzenie wykładu. I do zobaczenia na kolejnym wykładzie. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, reagujcie, uczcie innych, pokazujcie, że warto walczyć o swoje i się nie poddawajcie. Trzymam za was kciuki. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.